Dzień dobry Państwu, 27. kolejka Fortuna pierwszej ligi. Już za moment w Płocku Wisła Kraków zmierzy się z Wisłą Płock i właśnie zapraszamy Was teraz serdecznie na relację tego spotkania. Ja nazywam się Maciej Skucha, ze mną jest dzisiaj Tobiasz Pawłowski. Dzień dobry. Oczywiście zachęcamy do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału Okiem Wiślaków na samym wstępie. Już za moment Wisła Kraków z okrojoną kadrą zmierzy się z Wisłą Płock. Spotkanie na szczycie Fortuna pierwszej ligi, gdyż oba zespoły mają 41 punktów, natomiast nie znajdują się obecnie w strefie barażowej, a to jest obecnie cel obu drużyn. Emocji dzisiaj na pewno zatem w Płocku nie zabraknie. Tak, emocji na pewno dzisiaj nie zabraknie. To są dwaj rywale, którzy mierzą się o te miejsce barażowe. Sąsiedzi w tabeli. Pierwszy mecz między tymi drużynami w Krakowie zakończył się 0-0. Mamy nadzieję dzisiaj oglądać lepsze widowisko, bo jak dobrze pamiętamy, w Krakowie emocje nie porwały. Przede wszystkim nie było bramek, a to Wisła Płock nawet była drużyną, która była tej bramki bliżej. Powrót Angela Rodado do składu to jest chyba najbardziej istotne w Wiśle Kraków. Zdecydowanie tak, już za moment rozpocznie się to spotkanie, już za chwilkę gospodarze rozpoczną od środka boiska, oczywiście uczyni to Mateusz Szwoch, podstawowy piłkarz nawciarzy, jeszcze arbiter sprawdza, czy wszystko jest w porządku, być może już za moment zaczniemy to spotkanie, troszeczkę zwlekamy ze startem tego meczu, natomiast miejmy nadzieję, że jednak będziemy świadkami całkiem niezłego widowiska dzisiaj w Płocku, pierwszy gwizdek arbitra i zaczynamy granie w tej drugiej serii, przepraszam, w drugim meczu właśnie tej sobotniej tutaj serii gier 27. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Pośpieszyli się troszeczkę piłkarze Wisły Płock. Teraz dopiero wznawiamy to spotkanie po raz drugi, ale teraz po raz pierwszy w taki prawidłowy sposób. Przedstawmy jeszcze składy obu drużyn, bo to bardzo istotne. Wisła Kraków 93 Raton, 26 Łasicki, 6 Uryga, 5 Kolej, 52 Krzyżanowski, 8 Karbo, 41 Duda, 10 Wiar, 77 Baena, 9 Rodado i 23 Sobczak. Wisła Kraków przejmuje piłkę. Próbowali zaatakować piłkarze z Płocka, ale udało się Wiślakom piłkę od razu przejąć i będzie aut dla drużyny Białej Gwiazdy jeszcze na własnej połowie. Wznawia Krzyżanowski już przy piłce Kacper Duda. No i mieliśmy teraz przewinienie przed momentem ze strony Angela Rodado. Tak jak wspominałeś, wraca do wyjściowej jedenastki. Nieco sensacyjnie, bo oczywiście wielu kibiców Białej Gwiazdy mogło mieć takie nadzieje, że będzie dzisiaj w kadrze meczowej, że być może pomoże z ławki, a tu od razu od pierwszej minuty wkracza do wyjściowego składu. Oczywiście po tej kontuzji zobaczymy, jak pomoże to dzisiaj właśnie Białej Gwieździe i jaki to wpływ będzie miało na drużynę Alberta Rudę. Od razu Wisła Kraków w wysokim pressingu i udało się piłkę odzyskać Kacprowi Dudzie. Zagranie do Karbo, ale świetnie ustawiony tam był zawodnik Wisły Płock w środku pola. Dodatkowo jeszcze mieliśmy przewinienie, więc mimo tego dobrego ustawienia to chyba Szwoch tę piłkę przejął i później mieliśmy przewinienie piłkarza z drużyny gospodarzy, więc za moment będzie już rzut wolny dla Białej Gwiazdy. Nie, przepraszam, to oczywiście nie Szwoch, tylko Gricz. No to właśnie a propos tego bliskiego gola w pierwszym spotkaniu. On miał najlepszą sytuację, on uderzył w poprzeczkę i to właśnie po jego strzale Wisła Płock mogła prowadzić, ale jednak troszeczkę Wisła Kraków miała szczęścia w tej sytuacji. Zawodnik, który różne momenty w tym sezonie przechodzi, teraz już za moment rzut wolny dla Wisły Kraków. Do piłki podejdzie Kacper Duda. Na razie Wisła w tym sezonie te stałe fragmenty wykonuje bardzo przeciętnie. Wyjątek to był na pewno ten mecz z Piastem, gdzie właśnie po stałym fragmencie udało się bramkę zdobyć na krótko. Kacper Duda z Baeną. Od razu z powrotem piłka powrotna do Dudy w pole karne. Zagrywa do Baeny, który przyspieszył troszeczkę i w polu karnym jednak piłki nie był w stanie opanować, bo Kacper Duda zdecydowanie za mocno zagrał i za moment już od bramki znowi Bartłomiej Gradecki. Trzecia minuta tego spotkania. Wisła Płock to drużyna, która ostatnio prezentuje się różnie. Jest to ekipa, która ma też swoje problemy. Problemy ze skutecznością, problemy między innymi przy stałych fragmentach gry. Dosyć podobne problemy do Wisły Kraków. Nie bez powodu oba zespoły znajdują się mniej więcej w podobnym miejscu w tabeli. Już wznawia Wisła Kraków. Po prawej stronie będzie próba zaskoczenia nawciarzy dalekim wyrzutem zza linii bocznej.
kierunku Alana Uregi kierowana ta piłka. Ten zgrywają na prawą flankę do Mikiego Wiara. Miki Wiar w pojedynku z Fryderykiem Gerbowskim. I czy udało mu się wywalczyć piłkę? Jednak tutaj mamy futbolówkę na korzyść Hiszpana, więc Miki Wiar po raz kolejny wznowi z autu na pozycji prawego obrońcy w tym ostatnim meczu właśnie z Motorem Lublin. Oczywiście z konieczności, gdyż szybko czerwoną kartkę otrzymał Bartosz Jaroch, a teraz akcja jest kontynuowana. Angel Rodado, zagranie teraz na pole karne, zgrywał tą piłkę, Uryga wybija jednak Wisła Płocki. Mamy szansę tutaj na kontratak nawciarzy, pędzi już tutaj Kocyła w pojedynku. Świetny powrót Angela Baeny, choć zawodnik Wisły Płock domaga się tutaj podyktowania jedenastki i twierdzi, że był pociągany za koszulkę w tej sytuacji. Zobaczymy, czy będzie to analizowane. Obaj zawodnicy ciągnęli się za własne koszulki. Karbo ostatecznie wyjaśnił całą sytuację po tym, jak Paena pociągał zdecydowanie też swojego rywala, ale myślę, że tutaj absolutnie to nie był na tyle kontakt duży, by można rozważać rzut karny. Tutaj piłkarz Wisły po zdecydowanie przesadza, jeśli chodzi o wymuszenie tego stałego fragmentu gry i już za moment będzie wznowienie z autu przez Gricia. Gric na pole karne, na piąty mecz, granie tej piłki. Wybił to Sobczak i ostatecznie mieliśmy przewinienie po raz kolejny gracza Wisły Płock. To Sekulski faulował i za moment Wiślacy z Krakowa grę wznowią. Wisła Kraków, która w ostatnim czasie radzi sobie bardzo przeciętnie, jeśli chodzi o mecze ligowe, i dzisiaj punkty albo nawet punkt są potrzebne niczym tlen, bo rywale z góry tabeli, czy też nawet te zespoły, które walczą o baraże, są za Wisłą Kraków, też dobrze punktują, więc potrzebne są dzisiaj te punkty, tym bardziej, że Wisła później też ma dwa mecze wyjazdowe, co prawda rywale troszeczkę teoretycznie łatwiejsi, ale zobaczymy, jak sobie Wisła z tym poradzi. Wznawia już grę Raton, Sobczak goni tę piłkę, ale odprowadził ją bardzo dobrze Jarosław Jach. Praktycznie taki sam skład, dokładnie nawet taki sam skład Wisły Płock jak na rywalizację w ostatnim spotkaniu, więc niewiele zmienia się w szeregach Wisły Płock, która też tą formę ma bardzo różną, ale u siebie z reguły prezentuje się dobrze. Wznawia Gradecki na krótko, znowu rozegranie, dopiero teraz długie podanie na skrzydło do Hiszpańskiego, no ale ten piłki nie jest w stanie opanować, więc na razie ten początek spotkania bardzo wyrównany, niewiele się dzieje w tych 6 minutach. Hiszpański ostatnio zwycięska bramka w meczu z GKS-em Tychy 1-0. Drużyna Wisły Płock pokonała właśnie zespół z Tychów. Dobre spotkanie w wykonaniu właśnie Hiszpańskiego i generalnie ten powrót do nawciarzy jest bardzo udany. W jego wykonaniu przecież wychowanek Wisły Płock, piłkarz, który sporo lat spędził właśnie w tej drużynie, teraz stara się jej pomóc w tym, aby wrócić do ekstraklasy. No ta droga, tak jak wspominałeś, jest różna. Przydarzają się mecze lepsze, przydarzają się gorsze. Bardzo chimeryczna właśnie ta forma ekipy gospodarzy. Przy piłce teraz Szwoch, zagranie na lewą stronę, próba uruchomienia Jarosława Jacha tutaj długim zagraniem, natomiast nie zdołał celnie zagrać obrońca Wisły Płock. W tej sytuacji pewnie wyłapał piłkę Alvaro Raton i od defensywy rozgrywa już Wisła Kraków. Ostatnie dwa mecze ligowe to przecież dwie porażki drużyny z Krakowa. Jeśli chce się awansować do ekstraklasy, no to takiej serii podtrzymać nie można. Zatem z takim zadaniem na to spotkanie drużyny Alberta Rudę. Przed chwilką mieliśmy starcie Szymona Sobczaka oraz Marcina Biernata. Tam pociągany za koszulkę był napastnik Białej Gwiazdy, ale arbiter nie dopatrzył się przewinienia. No myślę, że tutaj faul był dużo bardziej widoczny niż wtedy, kiedy piłkarz Wisły Płock protestował przy poprzedniej sytuacji z rzutem karnym. Potencjalnym rzutem karnym, zdaniem właśnie zawodnika drużyny gospodarzy. Tutaj bardziej ewidentny ten faul na Sobczaku, czego arbiter nie dostrzegł, i w konsekwencji mamy rzut wolny dla Wisły Płock, bo później to gracz gości faulował. Długie wznowienie na Sekulskiego, ale na razie te długie zagrania w tym spotkaniu nie przynoszą korzyści. 8 minuta, piłka na Sekulskiego, najlepszego strzelca na razie pierwszej ligi, radzi sobie doskonale. Sekulski, no to jest bardzo istotna postać na pewno dla Wisły Płock. Zresztą też dostał niedawno nagrodę za rok 2023. Został wybrany sportowcem roku w Płocku. Długie wznowienie Ratona od bramki na Mikiego Wiara, ale skończyło się to niepowodzeniem. Wiemy, Alvaro Raton no nie ma najlepszej gry nogami
i na razie to w tym spotkaniu również się potwierdza. Dwa zagrania niecelne. Goalkeeper, który notuje niesamowicie dużo dobrych interwencji, ma dobry refleks na pewno, ale niestety dla fanów Białej Gwiazdy często popełnia takie błędy, jak chociażby w tym meczu z Motorem Lublin. Teraz błąd popełnia z kolei Gradecki. Próbował piłkę przejąć Baena, ale za lekko piłkę zagrał i Wisła Płock się przy niej utrzymuje. Nie psuj! Gerbowski rozprowadza ten atak z powrotem do nie psuja. Chyba to jest za mocne, tak jest. Zdecydowanie tutaj przesadził z siłą tego zagrania Gerbowski, a zapowiadał się na całkiem niezły atak Wisły Płock. Znowu drużyna gości zamawiając nowy grę od autu. Fryderyk Gerbowski, 18 spotkań w tym sezonie, bramka i 3 asysty młodzieżowego reprezentanta Polski. Dzisiaj po raz kolejny od pierwszej minuty w tym sezonie. Zszedł nieco niżej teraz do rozegrania Angel Roda. Do długa piłka ze strony jednego z zawodników Wisły, natomiast też niecelna, dużo walki w środku pola, jak dotychczas oglądamy. Dużo też przewinień, które właśnie miało miejsce. Faulowany Jakub Krzyżanowski w bocznej strefie boiska. No i od defensywy już wznawia Wisła ze stałego fragmentu gry, z tego rzutu wolnego na krótko. Mark Carbo, nieco wyżej ustawiona Wisła Płock, stara się presować, utrudniać życie nie tylko Ratonowi, ale też innym defensorom tutaj Wisły Kraków. Teraz Angel Baena. Gdyby mu to wyszło, no to naprawdę szapoba. Natomiast czujny w defensywie Markus Hagnint-Sangre. Nowy nabytek Wisły Płock, który trafił do nawciarzy zimą z szwedzkiego Orgyte. I już przy piłce po raz kolejny biała gwiazda. Rodado na prawą stronę. Bartosz Jaroch dzisiaj oczywiście zawieszony. Miki Wijar, zagranie na pole karne, ale niecelne podanie Hiszpana. Łapie piłkę Gradecki. Tak, dobrze ta akcja znowu się zapowiadała. Wiślaków całkiem niezłe wejście przed 20 metrów sprowadzenie, troszkę więcej niż 20 metrów sprowadzenie tej akcji po prawej stronie, no i później niestety niecelne zagranie i teraz to już Wisła Płock rozpędza swój atak, był taki moment, by przyspieszyć, ale troszeczkę akcję spowolnił Gerbowski. Nie psuj do Gerbowskiego z powrotem, a ten zagrywa jeszcze raz do Gradeckiego. Nie ma za bardzo jak Wisła Płock tego ataku rozegrać, więc znowu szuka długiego wznowienia na Kocułę. Bardzo na razie mało aktywny Kocuła w tym spotkaniu. Nie wiem, czy to nie był pierwszy albo drugi kontakt z piłką na razie tego zawodnika. To raczej właśnie obrońcy są odpowiedzialni bardziej za to rozegranie, czy też najbardziej aktywnym na razie piłkarzem Wisły Płock. Zdecydowanie nie psuj Gricz, no i ewentualnie właśnie Gerbowski starający się tę akcję na razie rozgrywać. Carbo do Baeny, wychodzi dzisiaj w pierwszym składzie, też niedawno miał problemy zdrowotne, ale na szczęście już jest gotowy. Generalnie tych problemów Wiśle Kraków zdrowotnych jest niesamowicie dużo. Dzisiaj nie ma Goku chociażby, też bardzo istotnej przecież postaci. Świetne teraz podanie na prawą stronę Miki Wijar do Rodado, ale bardzo dobra interwencja Szwocha, który później już tę piłkę wybił jeszcze na aut, ale znowu prawą stroną. Na razie Wisła jest dużo groźniejsza tą prawą stroną. Nie wynika z tego jeszcze aż tak bardzo dużo, ale te próby raczej podejmowane są właśnie przez takich piłkarzy jak Miki Wijar, jak też no w środku pola dużo akcji na razie też z udziałem Carbo, no i oczywiście rzecz jasna Rodado, który wraca do tej kadry meczowej. Wisła Płock ma szybkie wznowienie, osamotniony jest Sekulski, ale nie ma kompletnie jak się za bardzo z tą piłką zabrać. Świetne zagranie, okazja przed Wisła Płock, uderzenie, ależ fatalnie zmarnował tę sytuację Dawid Niepcuj, sam na sam z Ratonem. Kapitalna piłka od Sekulskiego, fatalne też ustawienie piłkarzy Wisły w obronie. Tutaj największą winą trzeba obarczyć zdecydowanie Jakuba Krzyżanowskiego. Dostał piłkę za plecy, no a później nie miał szans już dogonić Niepsuja, który zmarnował tę fantastyczną okazję. No i to nie jest tak, że on strzelił około pół metra obok słupka albo gdzieś bardzo blisko, tylko to jest strzał kilka metrów od słupka. Widać, że to nie jest zdecydowanie zawodnik, który ma jakoś bardzo dobrze ułożoną stopę, tak jak chociażby Sekulski, Hiszpański czy reszta. Nie może się wstrzelić w tym sezonie Dawid Niepsuj, dalej bez bramki, no lepszej okazji wymarzyć sobie nie mógł, ale już w natarciu Wisła Kraków, Wijar na pole karne, wybicie Biernata, ależ doskonała interwencja defensora Wisły Płock. Jeszcze Fabian Hiszpański po lewej stronie, próba wyjścia z kontrą, ale uderzony zdaje się dłonią w twarz przez Mikiego Wijara. Już za moment to nawciarze wznowią od stałego fragmentu gry, ma pewne problemy zdrowotne teraz po tym starciu
Fabian Hiszpański natomiast już podnosi się, będzie mógł kontynuować grę, ale mamy teraz taki okres spotkania, w którym jest cios za cios. Oba zespoły chcą strzelić bramkę. Spodziewaliśmy się nieco bardziej zamkniętego spotkania, natomiast obie drużyny też oczywiście chcą powalczyć o awans do Ekstraklasy. No a tak jak wspominałeś też Tobiaszu na wstępie, oba zespoły też wyprzedzone przez kilka drużyn już podczas ostatnich kolejek muszą gonić, muszą nadrabiać, dlatego być może takie ofensywne nastawienie do tego spotkania. Wisła Kraków i Wisła Poznań nie są zdecydowanie w dobrej pozycji teraz tabeli, tym bardziej, że Wisła ma z Krakowa ma dwa wyjazdy jeszcze oprócz tego meczu z Wisłą, po trzy z rzędu zresztą wyjazdy, no to jest ciężki terminarz, nawet jeśli to są zespoły takie jak Zniż Pruszków czy Resowia. Z Resowią Wisła zagra w tygodniu, ale to może za chwilę, bo już Baena ładnie przy piłce się utrzymał, później został sfaulowany, ale przywilej korzyści dla Wisły. Duda Krzyżanowski na razie w tej defensywie nie radzi sobie. Jakub Krzyżanowski najlepiej w ofensywie, też mało akcentów z jego udziałem. Na razie to właśnie bardziej prawą stroną Wisła próbuje atakować. No i teraz szybka strata piłki właśnie przez Jakuba Krzyżanowskiego, przez złe opanowanie piłki, musiał później Karbo ratować się przewinieniem, chociaż oczywiście nie musiał faulować do końca w tej sytuacji. Ostre wejście na Sekulskim. Myślę, że jednak za chwilę podniesie się już napastnik Wisły Płock. Prawie dobiega końca już ten pierwszy kwadrans. Bardzo wyrównane spotkanie, chociaż to Wisła Płock zdecydowanie powinna prowadzić za sprawą tej sytuacji, którą miał Dawid Niepcuj. Wisła Kraków na razie bez takich konkretnych sytuacji. No to podanie do Sobczaka, kiedy Biernat wybijał na aut, to chyba była na razie najlepsza sytuacja Białej Gwiazdy w tym spotkaniu i tam wielkie brawa dla Biernata, że w ogóle udało mu się tę piłkę wybić, bo naprawdę byłoby niebezpiecznie. Wznowienie przez Gradeckiego z rzutu wolnego, zgranie bardzo ładne tej piłki teraz ze strony Jarosława Jacha do Hiszpańskiego i z powrotem do Jacha. Wisła poskonstruuje swój atak od defensywy. Grić podprowadza ten atak teraz Sangre, ale pomylił się w tym rozegraniu, znaczy no prawie się pomylił, bo niewiele brakowało, Wisła straciłaby tę piłkę, no i to się zresztą stało później po tym zagraniu Sangre, więc ten błąd wymuszony właśnie wcześniej. Sytuacja dla Wisły Kraku, podanie w pole karne, Szymon Sobczak i chyba będzie wznowienie gry z rzutu rożnego, bo to właśnie Biernat interweniował, chociaż nie jestem w 100% przekonany, jaką decyzję w końcu arbiter podjął, ale bardzo dobre zagranie do Sobczaka. Pytanie, kto tę piłkę ostatni dotknął, zagrania od Mikiego Wiara, aktywny Miki Wiar na razie w tym spotkaniu. Tak, jest rzut rożny, więc zablokował to wszystko znowu gracz Wisły Płock. Dobre wejście w to spotkanie ma zdecydowanie Biernat i defensywa, cała defensywa, to samo można powiedzieć o Jachu, chociaż nie popisali się wcześniej w tym rozprowadzeniu piłki, zbyt łatwo ją stracili i o mały włos nie okupiliby tego stratą też gola. Rzut rożny, zobaczymy jak Wisła wykona ten stary fragment. Ostatnio coraz częściej te zagrania na krótko i tak też jest teraz. Rodado z Kacperem Dudą. Kacper Duda jeszcze raz do Rodado. Rodado minął jednego zawodnika i nastrzelił tym dośrodkowaniem Mikiego Wiara, więc nie była to najlepsza rzutka Rodado. Ale trzeba pochwalić też Igora Łasickiego za to, jak podchodzi do tych ataków właśnie po stronie Wisły Kraków. Dużo bardziej aktywna ta prawa strona, między innymi za sprawą Igora Łasickiego. Teraz dobre dośrodkowanie w kierunku Sobczaka w pole karne. Kolejna zresztą taka sytuacja w tym meczu. Aż może dziwić to, że aż tak dzisiaj bardzo ofensywnie usposobiony jest ten zawodnik. Zważywszy na jego ostatnie poczynania, między innymi w meczu z Motorem, były problemy z wyprowadzeniem piłki. Na dzisiaj już kilka takich ciekawych zagrań otwierających do kolegów z drużyny, zatem zaskakująca postawa Igora Łasickiego na prawej stronie defensywy. Już za moment Wisła Kraków wznowi z auto, 18 minuta tego spotkania i przy piłce Biała Gwiazda. Gdy spojrzymy sobie w historię pojedynków pomiędzy tymi obiema zespołami, to jest to 42 mecz właśnie tych drużyn, 10 zwycięstw Wisły Płock, 10 remisów i aż 21 wygranych Wisły Kraków. Zdecydowanie w tym rankingu przeważa Biała Gwiazda, jeśli chodzi również o bramki, bo aż 81 przy zaledwie 48 Wisły Płock. No ale w tym pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy obiema drużynami mieliśmy 0-0 bez bramek. Miejmy nadzieję, że dzisiaj takiej sytuacji nie będzie. Przy piłce już Wisła Płock na połowie
białej gwiazdy. Jest przerzut na prawą flankę. Nie psuj, pędzi już skrzydłem. Dośrodkowanie na pole karne, ale bardzo dobra interwencja Josefa Koleja i już za moment rzut rożny dla Wisły Płock. Dzisiejszy jubilat, więc mamy nadzieję, że spełni jak najlepiej swoje urodziny w tym spotkaniu i może jakaś bramka po stałym fragmencie, może dobry występ tego zawodnika na razie bez takich interwencji, oprócz tej właśnie przed chwilą nie musiał jakoś wiele się trudzić, czy to z Sekulskim, czy innymi zawodnikami, głównie za sprawą błędów, które w ofensywie popełnia Wisła Płock, ale teraz ma okazję z rzutu rożnego zgranie tej piłki Sekulskiego, właściwie to został chyba nabity bardziej przez to dośrodkowanie Sekulski, no i próba później strzelenia bramki przez Gliczano, ale nie miał łatwej pozycji tutaj, by uderzyć na bramkę. Jeszcze tak próbował ekwilibrystycznie bardzo Glić uderzyć z powietrza, pilnowany przez Kacpra Dudę, ale uciekł tutaj środkowy pomocnik Wisły Płock, no ale przez tą właśnie trudną pozycję do uderzenia nie był w stanie tego strzału lepszego oddać. Ratun na krótko z Josefem Kolejem. Długo ta piłka wędrowała do Krzyżanowskiego, ale ostatecznie dotarła, to ułatwiło troszeczkę pressing Wisłę Płock, konkretnie Niepsujowi, i znowu będzie Wisła Kraków w jej posiadaniu, ale tym razem już z autu, więc troszeczkę dalej niż przy tym wznowieniu gry, ale dalej może być niebezpiecznie, bo ma Wisła Kraków czasami problem, by dobrze z autu tę piłkę później właśnie blisko własnego pola karnego zagrać. Kolej, Karbo, ładnie to zrobił teraz Karbo, świetnie też Jakub Krzyżanowski do Kacpra Dudy. Napędza atak Kacper Duda, dobrze to zrobił, Sobczak przyjmuje tę piłkę, to się zapowiada na dobry atak Wisły Kraków, Sobczak skiksował, ale jeszcze okazja, uderzenie na bramkę Rodado, jest to strzał mocno niecelny, w pierwszym momencie uderzał Sobczak, ale bardzo, bardzo mocno skiksował, nie trafił w piłkę, później jeszcze odegrał to Rodado po tej niecelnej próbie, no i Rodado też się zdecydowanie nie popisał, ale warto tutaj pochwalić Wisłę za rozegranie tej piłki praktycznie od około 15-20 metrów od bramki. Jakub Krzyżanowski, Kacper Duda, myślę, że tutaj największą rolę w tym wszystkim odegra i Josef Kolej również. Atak młodzieżowców Białej Gwiazdy, później finalizowany już przez nieco starszych kolegów. Znamy już od bramki Gradecki w kierunku Kocyły, ale ten pojedynek w defensywie wygrał Jakub Krzyżanowski. Już sam z autu wznowi Dawid Niepsuj, piłkarz z przeszłością w Wiśle Kraków. Grał dla Białej Gwiazdy w latach 2019-2021. 24 spotkania, 2 bramki, 2 asysty tego 28-latka w barwach drużyny z Reymonta. Nie była to bardzo udana przygoda, nie był to piłkarz, który nad wraz wyróżniał się w zespole Wisły Kraków, a teraz już w natarciu drużyna nawciarzy Grić w bocznej strefie boiska wypracował stały fragment gry, no i będzie rzut rożny dla Wisły Płock. Zobaczymy, jak podopieczni Dariusza Żurawia będą w stanie wykorzystać ten stały fragment gry, jak dotychczas drużyna prowadzona przez trenera Żurawia. 7 zwycięstw, 4 remisy i 3 porażki w tych 14 spotkaniach. Taki bilans wykręciła ekipa nawciarzy, średnio 1,79 punkta na mecz. Zobaczymy, czy dzisiaj ulegnie to poprawie. Szwoch, zagranie na pole karne, główka jednego z zawodników Wisły Płock. Doszedł do pozycji strzelskiej Jach, natomiast zdecydowanie nad poprzeczką przymierzył piłkarz wypożyczony do Wisły Płock z Zagłębia Lubin. Dobre dośrodkowanie Szwocha, ubiegł właśnie Josefa Koleja Jach w tej sytuacji, ale ten strzał już do zapomnienia. Znawia Wisła Kraków Rodado i był faulowany w tej sytuacji. Pokazuje arbitrowi, że powinna być żółta kartka teraz dla Gerbowskiego za ten faul. Czy ma w tej sytuacji rację Rodado? No odepchnięty, ale myślę, że tutaj żółtej kartki akurat, i to nawet nie Gerbowski faulował, a Fabian Hiszpański był zawodnikiem, który sfaulował swojego rywala, którym był Angel Rodado, no zawodnik, który był przygotowywany, że 4-6 tygodni powrotu, który najbardziej było prawdopodobne, że wróci na finał, już tak na dobre, na finał na Narodowym z Pogonią Szczecin, ewentualnie, że będzie gotowy na jakieś minuty dostać się spod Beskidziem, czy może w tym meczu z Resowią. Znawia już Wisła Kraków, tutaj na krótko z Rodado troszkę wygonił tym zagraniem
graniem Dudę, no i Duda nie był w stanie tej piłki opanować. No myślę, że to nie było na tyle mocne zagranie Rodado, by Kacper miał takie problemy z przyjęciem piłki, ale Kacper Duda ostatnio ma bardzo nieustabilizowaną formę. Raz potrafi zagrać fenomenalnie, tak jak zresztą też na początku tej rundy, a później zagrać no bardzo przeciętne spotkania, tak jak chociażby z Chrobrym Kłoków. Znawia już jak z autu, nie najlepsze odegranie tej piłki, zagranie już za plecy obrońców do Sobczaka, tam dobrze jednak ustawiony Biernat, dużo zamieszania, no bo jedni i drudzy nie potrafią tej piłki zgarnąć i opanować, ostatecznie do niej dochodzi Jakub Krzyżanowski. Sobczak ustawiony teraz na pozycji skrzydłowego. No Wisła zdecydowanie najlepiej funkcjonowała właśnie z Sobczakiem i Rodado. Wtedy najlepsze mecze Wisła Kraków rozgrywała. Dzisiaj właśnie takie zestawienie. Na razie ten początek nie jest jakoś bardzo imponujący, no ale mogliśmy się spodziewać właśnie takiej rywalizacji, między innymi w tym spotkaniu, przynajmniej na początku. Łasicki do Rodado, no ale jednak jest przy nim wyższy Biernat, który sobie z tym poradził, nie poradził sobie z tym zagraniem jednak Szwoch, ale piłkę ostatni dotknął zawodnik Wisły, no ja inną tutaj zdecydowanie optykę miałem na tę sytuację, bardziej spodziewałem się tutaj piłki dla Wisły Kraków, chyba że arbiter tam przewinienie odgwizdał. Tak, i to jest właśnie przewinienie, bo zdecydowanie ostatnią piłkę dotknął gracz Wisły Płock, ale jeszcze był jakiś kontakt wcześniej z Jachem, któregoś z Wiślaków z Krakowa. Przerzut teraz na prawą stronę, świetna piłka od Jacha w kierunku Niepsuja, dobrze też opanował tą futbolówkę zawodnik nafciarzy, Baena wysoko uniesiona stopa, natomiast nie zdołał właśnie w tej sytuacji sfaulować Markusa Haglinda Sangre, nie było tam przewinienia, później mieliśmy faul, ale to już ze strony zawodnika, zdaje się, Wisły Płock, tak jest faulowany przy tym wybiciu Kuba Krzyżanowski, przewinił Dawid Niepsuj. I już wznowiła Wisła Kraków, ale też bardzo niedokładnie już przy piłce Hagling Sangre, Gradecki. Długa piłka na lewą stronę w kierunku hiszpańskiego, dobrze jednak Łasicki, teraz świetnie Miki Villar, wygrał tutaj pojedynek w środku boiska, Wisła Kraków przy piłce, 26 minuta tego spotkania, Villar świetnie w kierunku Rodado, Rodado na prawą stronę, tam już podłącza się wchodzący na obieg Łasicki, Łasicki próba wstrzelenia tej piłki na pole karne, no ale zablokowana przez Gradeckiego, świetnie wyłapał tą piłkę bramkarz Wisły Płock, biegniemy już w drugą stronę, kolejna sytuacja, tym razem pod drugą bramką, na wciarze już napędzeni, zagranie na pole karne, to powinno być 1-0, gdyby tam Sekulski był nieco lepiej ustawiony, świetnie tą piłkę wybił kolej, jeszcze próba dośrodkowania, ale już zażegnał to zagrożenie Raton, oglądamy całkiem otwarte spotkanie dzisiaj w Płocku, oba zespoły nie kalkulują, chcą wejść all in w ten mecz, obu drużynom zależy na zwycięstwie, no teraz zbyt łatwo oszukany tutaj przez Kocyłę Alan Uryga, no i gdyby Kocyła nieco lepiej obsłużył Sekulskiego, no to Wisła Płock już mogłaby tutaj prowadzić, kolejna sytuacja, tym razem po stronie Wisły Kraków, nabity Haglind Sangre przez Krzyżanowskiego i będzie wyrzut z autu na wysokości pola karnego dla Białej Gwiazdy. I za moment zrobi to właśnie zawodnik, który nabił zawodnika Wisły Płock, teraz poślizgnął się Baena i będzie piłka dla gospodarzy, już za moment wznowią grę z prawie tego samego punktu, z którego znawiała Wisła, nie byli się w stanie piłkarze Białej Gwiazdy przy piłce utrzymać, grają dwie Wisły, jedna z Płocka, jedna z Krakowa, grają też dwie Wisły bardzo, jeśli chodzi o miejsca w tabeli, zbliżone do siebie, no bo jedna Wisła z Krakowa na miejscu siódmym, Wisła z Płocka na miejscu ósmym, tyle samo punktów, więc tych podobieństw dzisiaj jest niezwykle dużo wśród obu zespołów. Szybko Wisła postępiła piłkę po wznowieniu traci, Alan Uryga, Józef Kolej, odskoczyła ta piłka Kolejowi, ale i tak się przy piłce utrzymał, więc duże prawa dla Józefa Koleja, że był w stanie mimo wszystko tę piłkę w bardzo trudnym położeniu opanować, przedryblować nawet jednego rywala, a później jeszcze został sfaulowany przez Kocyłę. Na razie bardzo słabe spotkanie w wykonaniu Kocyły. Nie dość, że no nie ma praktycznie nic do zaoferowania z przodu, no to zdecydowanie też teraz faul taki myślę, że niepotrzebny, bo Józef Kolej
tą piłkę by raczej stracił, gdyby Kocyła nie faulował, więc może z tą pochwałą troszeczkę za daleko dla Józefa Koleja, no ale jednak stałe fragmenty wypracował już wznowienie przez Wisłę Kraków, Rotato. No ale jednak pomylił się z obliczeniem toru lotu tej piłki, był przy nim jeden z obrońców, który później nabił Rodado i od bramki już za moment znowu Gradecki. Dwa mecze z rzędu z czystym kątem. Co prawda on nie grał właśnie we wszystkich spotkaniach, bo kontuzja, którą miał Gradecki. 7 spotkań opuścił i niedawno rozegrał swoje pierwsze spotkanie właśnie w tym roku, więc na początku miał problem, by przebić się do pierwszego składu. Był zawodnikiem rezerwowym, ale później pierwsze miejsce, był bramkarzem, który był numerem jeden. Kontuzja, która też troszeczkę odmieniła, więc te losy Gradeckiego są bardzo niepewne, ale właśnie głównie ostatnio za sprawą kontuzji. Bardzo ostre wejście teraz na Baenie i będzie za to zagranie dla Gerbowskiego już za moment żółty kartonik. Tak jest, bardzo ostre wejście, ta kartka jest zasłużona, to nie Gerbowski, a Gricz ukarany żółtym kartonikiem. Wysoko uniesiona noga, dodatkowo jeszcze sfaulował swojego rywala. Zdecydowanie tutaj obaj zawodnicy startowali do tej piłki. Pierwszy był jednak przy niej Baena, więc myślę, że tutaj kartonik Griciowi się zdecydowanie należał. Stały fragment Gryc przy piłce. Kacper Duda, 30. minuta tego spotkania. Zobaczymy, jak obsłuży tutaj kolegów z drużyny tym zagraniem. Kacper Duda miewał lepsze i gorsze dośrodkowania w tym sezonie po stałych fragmentach gry. Częściej jednak byliśmy świadkami tych gorszych. Teraz strzelenie piłki na pole karne. Przedłużona ta piłka zdaje się przez zawodnika Wisły Płock. Jeszcze wybija tutaj, zdaje się, Grić. Opanował tą piłkę Łasicki, Igor Łasicki. I czy tam był faulowany? Tak jest. Faul w bocznej strefie boiska. Faulowany Igor Łasicki. Świetnie poradzi sobie tutaj ze Szwochem, ależ w dzisiaj ofensywnej formie jest Igor Łasicki, piłkarz, który też przecież w przeszłości reprezentował barwę Wisły Płock w sezonach 2017-2019, właśnie w tych latach. 50 spotkań, 3 bramki i asysta dla Nafciarzy. Dzisiaj wraca właśnie do swojego byłego domu. Zobaczymy, jak będzie prezentował się w dalszej części spotkania, ale widać, że ta pozycja prawego obrońcy mu dzisiaj całkiem służy. Kolejny stały fragment gry, po raz kolejny Kacper Duda przy piłce. Ta poprzednia wrzutka nie była zbyt dokładna, ale stworzyła i tak sporo zagrożenia pod bramką Gradeckiego. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Z prawej strony, blisko linii bocznej, dośrodkowanie jednak zbyt płaskie, choć jeszcze Karbo. Zgranie tej piłki przez Alana Urygę do Baeny. Baena już w polu karnym, wycofanie kolejne do Karbo. Karbo, Uryga, zgranie tej piłki. No ale zabrakło finalizacji tej sytuacji. Gradecki pewnie piłkę łapie, szybko wznawia, ale z tą celnością nieco gorzej i przed szansą już Sobczak, ale tutaj też zawiodło przyjęcie piłki. Uspokaja już tą sytuację nieco Angel Rodado. Rodado, ależ to zrobił Rodado, no kto umie lepiej dryblować jak nie on, Wiśle Kraków, Rodado, Krzyżanowski dostał tę piłkę, Rodado, ale przewinił w tej sytuacji, pierwszy przy piłce był gracz Wisły Płock, myślę, że za to zagranie żółtej kartki nie będzie, chociaż ostre, bardzo ostre wejście Rodado na Griczu, on był pierwszy przy piłce, on zdołał tę piłkę wybić przed Angelem, no ale kapitalny minął dwójkę piłkarzy, później to zagranie do Krzyżanowskiego też. No lepiej się tego zrobić nie dało i już strzału niestety nie był w stanie oddać, bo Krzyżanowski zagrał tę piłkę troszeczkę daleko, no ale też za sprawą bardzo dobrej interwencji Jakuba Gricza i tego jego powrotu tutaj, to on odegrał największą rolę, nie tylko Rodado, Krzyżanowski, ale właśnie Gricz, ale i tak trzeba Rodado za całą tę akcję pochwalić, za to jak to wszystko rozegrał, rozprowadził. No a później już finalizacji z tego wszystkiego nie było. Wisła Płock grę wznawia, Sangre do Niepsuja. Niepsuj ma tutaj problemy z opanowaniem tej piłki. Fatalne zagranie Niepsuja. Prawie do tej piłki doszedł Rodado. Kto ostatnią piłkę dotknął? Czy był to Biernat, czy Rodado? Biernat kompletnie nie zgadza się z tym, że to właśnie on tę piłkę ostatni dotknął, wybił, bo tak zadecydował arbiter.
Rotato zrobił ten ruch do piłki, Biernat również i zdaniem arbitra należał się rzut rożny. Wiśle Kraków, potężny błąd Niepsuja, którego Rodado no nie był w stanie w 100% wykorzystać, ale jest i tak jeszcze stały fragment gry dla Wisły. Ma spore problemy Wisła Płock z rozegraniem piłki. To już jest drugi taki błąd, kiedy gdyby tylko Wisła Kraków była troszeczkę czujniejsza, gdyby szybciej zareagowali na te błędy w rozprowadzeniu piłki, czy to do Gradeckiego, czy do innych obrońców, mogłoby już być 1-0 dla Wisły Kraków. Już jest ten rzut rożny wykonany przez Rodado. Krzyżanowski piętką spróbował uderzyć w tej sytuacji. Bardzo sprytne rozegranie rzutu rożnego. Kompletnie Wisła Płock się nie spodziewała takiego rozegrania. Od razu tę piłkę Rodado do narożnika podprowadził. On zagrywał do Krzyżanowskiego, więc też inny zawodnik. Na razie te stałe fragmenty właśnie w wykonaniu Kacpra Dudy sukcesów w Wiśle nie przynosiły, więc to Rodado jest odpowiedzialny za ten element. Znowu błąd w rozprowadzeniu piłki Wisły Płock od bramki. Szybki odbiór w wykonaniu Wisły Kraków. Józef Kolej. I wycofanie piłki do Alvaro Ratona. Alvaro Raton w tym sezonie wielokrotnie ratował Wisłę Kraków przed stratą bramki, natomiast też jest bramkarzem numer 2 pod kątem tych bramek straconych. Jest właśnie jeden z tych piłkarzy, którzy często dosyć wpuszcza piłkę do siatki, no i też często na własne życzenie, jak w tym ostatnim meczu z Motorem Lublin. Teraz jednak całkiem niezła piłka, choć Wisła szybko futbolówkę straciła. Już za chwilkę to Nawciarze wznowią po stałym fragmencie gry, 35. minuta tego spotkania przy piłce Mateusz Foch, piłkarz, który potrafi całkiem nieźle piłkę dograć w pole karne. Zobaczymy, czy po tym rzucie rożnym zagranym z prawej strony będzie tak samo, potrafi zaatakować piłkę Sykulski. Jest również Biernat, jednak na krótko rozgrywa Wisła Płock. Kocyła wstrzelenie tej piłki na pole karne, ale ubiegł tutaj jednego z zawodników Wisły, któryś z gospodarzy, jeszcze Angel Rodado, próbował na sporym ryzyku rozegrać tę piłkę. W końcu zdecydował się jednak na wybicie niecelne na aut i już za chwilkę to gospodarze wznowią z prawej strony, a konkretnie będzie to Grić, który będzie starał się dorzucić daleko piłkę w pole karne. 36. minuta tego spotkania. Dalej bez bramek w Płocku. Być może już za chwilkę jakieś zagrożenie pod bramką Ratona. Wyrzucona ta piłka i jeszcze próba zgrania przez Hiszpańskiego, ale Łasicki już zażegnał to zagrożenie. Wybicie bardzo dalekie, też niecelne. Nie kalkulował w tej sytuacji Igor Łasicki i już za chwilkę wznowi Wisła, ale ta z Płocka. Na razie dobry mecz Igora Łasickiego. Kilka ciekawych akcentów z przodu. Dodatkowo w defensywie również kilka razy był w stanie zażegnać niebezpieczeństwo. Na pewno ta prawa strona funkcjonuje dużo lepiej niż lewa. Mówię tutaj o Jakubie Krzanowskim. I tu mówię o aspektach tych defensywnych, bo akurat jeśli chodzi o przód, to Kuba Krzanowski miał te dwie ciekawe akcje. Czy to strzał na bramkę piętką, czy dwie takie uruchomienia, czy to Rodado, czy też Sobczaka. Wznawia już Wisła Płock, pośliznął się na piłce Gerbowski, Grić z powrotem do Gerbowskiego, więc mimo tego pośliznięcia się Gerbowskiego, Wisła Płock się przy niej utrzymuje. Hiszpański dośrodkowanie wybija tę piłkę Alanu Ryga prosto pod nogi Gricza. Ta piłka odskoczyła Griczowi, ściga się Sobczak z Szwochem i był tam faul. Zdaniem arbitra Szymon Sobczak zawiesił się tutaj na Sangrę, a później pociągnął go za koszulkę i mieliśmy przewinienie. Czy faktycznie tutaj za dużo siły? Tak, no myślę, że tutaj jednak popracował za bardzo Szymon Sobczak. Na pewno na razie nie można powiedzieć aż tyle dobrego słowa o Sobczaku, co w tych poprzednich meczach. Bardzo ważne bramki w Pucharze Polskim, no i generalnie ostatnio bardzo ważna postać Wisły Kraków. Szymon Sobczak, jeden z najlepiej prezentujących się w tej drużynie zawodników. Rzut wolny jeszcze na własnej połowie, ale blisko środka boiska. Na krótko ta piłka rozegrana. Sangre. Niecelne zagranie. Przejmuje piłkę Paena, no ale nie był w stanie już do niej później dopaść. Przejął ją, ale ta za bardzo mu odskoczyła, więc nie wykorzystała znowu Wisła z Krakowa tego błędu gospodarzy.
Duże niedokładności ze strony obu drużyn w tym spotkaniu, takie braki precyzji w przyjęciu piłki, czy też podaniu do kolegi z drużyny, dlatego to spotkanie jest takie chaotyczne przede wszystkim w środku pola. Ma swoje okazje Wisła Kraków, aby te akcje zdynamizować, ale nie udaje się to Białej Gwieździe ze względu właśnie na to, że ta piłka często jest niedokładna, że często ona odskakuje. Nad tym należy popracować. Teraz Szymon Sobczak, przyjęcie futbolówki, położył się na boisku, czy tam było przewinienie? Zdaniem arbitra nie, nie mamy tutaj odgwizdania faulu przy piłce Wisła z Krakowa. Alan Uryga, daleka piłka w kierunku Mikiego Wiara, to przyjęcie niezbyt dobre, dużo walki w środku pola, w końcu piłka w kierunku Gerbowskiego, ale Uryga świetnie poradził sobie ze zneutralizowaniem tego młodego piłkarza Wisły Płock. Teraz Angel Baena źle obliczył tor lotu piłki, przy piłce już Haglind Sangre, próba uruchomienia tutaj kolegi z drużyny, ale też kończy się stratą. Angel Baena, odegranie do Marka Carbo. Mark Carbo, dużo teraz walki pomiędzy nim a Kocyłą i kończy się to przewinieniem zawodnika Wisły Płock. Szybko wznawia Wisła Kraków. Duże tempo ma ten mecz, natomiast gorzej z tą dokładnością. Gdyby ona jeszcze nie przyszła, to mielibyśmy naprawdę świetne pierwszoligowe spotkanie. Tak, myślę, że mogę się pod tym podpisać. Dużo walki też przede wszystkim w środku pola. Może i tempo też najgorsze nie jest, ale teraz Kacper Duda, Dorodato, Kacper Duda ma okazję na uderzenie, Kacper Duda, dobry strzał na bramkę, jeszcze dobitka Sobczaka zablokowana, ale tu naprawdę spore problemy ma teraz Wisła, po co uderzenie skiksował Szymon Sobczak, jeszcze tej piłki najlepiej nie złapał Bartłomiej Gradecki, ale nic z tej akcji Wisła Kraków nie udało się skurać. Bardzo dobra akcja w wykonaniu przede wszystkim Kacpra Dudy i Rodado, największą pracę wykonali z całego zespołu, no a później uprzedzony przez środkowego defensora Wisły Płock, konkretnie przez Sangre, Sobczak nie był w stanie oddać celnego strzału, później również taki drobny kick w jego wykonaniu, Rodado do Baeny, Baena źle sobie tę piłkę przyjął, no naprawdę dzisiaj Wisła Płock nie jest najpewniejszą drużyną z tyłu, kilka dobrych interwencji Biernata, ale mówię tu głównie o Sangre i Jachu, którzy mnóstwo tych błędów popełniają, ale też i Wahadłowi, czyli hiszpański Niepsuj, a głównie Niepsuj miał już tyle sytuacji, gdzie piłkę tracił, gdzie zagrywał lekko, za lekko do Gradeckiego, do Jacha i tak można wymieniać. No nie jest to najlepsze spotkanie w jego wykonaniu. Za moment będzie wznowiona gra z autu, ale to jest lepszy okres gry na pewno Wisły Kraków. Czy będą w stanie to wykorzystać? Posyła piłkę na pole karne Miki Villar, Carbo, szansa na strzał, ale znowu to jest nie najlepsze uderzenie. Znowu kiks, Krzyżanowski, Rodado wypluł tę piłkę przed siebie, Gradecki, Sobczak, nie było tam, był jednak faul, arbiter po chwili go odgwizdał, jeszcze powalony w polu karnym jeden z zawodników Wisły Kraków, ależ się w tych ostatnich minutach, tych ostatnich dwóch minutach podziało pod bramką Wisły Płock. Co tam się w tym polu karnym wydarzyło, że aż dwójka zawodników leży, bo akurat na to aż tak uwagi nie zwróciłem. Realizator też specjalnie chyba tego nie uchwycił. Być może za chwilkę dowiemy się nieco więcej na temat tego zdarzenia po prawej stronie, bo zdaje się, że miało to miejsce po prostu poza akcją, natomiast ogromne problemy Wisła Płock ma z tym pressingiem Wisły Kraków. Dużo walki, wielu piłkarzy po prostu podbiega do zawodników Wisły Płock, gdy są przy piłce, no nie bez powodu jest to drużyna, która ma najniższe PPDA w tym sezonie pierwszej ligi. Mowa oczywiście o Wiśle Kraków, ten pressing wygląda właśnie na przestrzeni większości sezonu bardzo jakościowo. Dzisiaj również jest on na świetnym poziomie i ogromne problemy ma z tym Wisła Płock. Jeśli drużyna trenera Żrawia tego nie zmieni w drugiej połowie, to mogą mieć ogromne problemy, jeśli Wisła do tego wszystkiego dołoży skuteczność. Teraz bardzo dobra interwencja Kacpra Dudy, wcześniej chyba jeszcze pozycja spalona, ale Kacper Duda rozkręca się w tym spotkaniu, rozkręca się też Miki Wiar, ależ doskonale minął swoich dwóch rywali, później akcję musiał uspokoić, ale tak jak wspominaliśmy już wielokrotnie, ta prawa strona Wisły Kraków funkcjonuje dużo lepiej, teraz potężny błąd Koleja i naprawia to wszystko Carbo, też wiele razy musiał naprawiać błędy kolegów, mało razy Koleja, ale akurat tutaj
tutaj ten błąd kolejowy się przytrafił. Piłka przy linii bocznej i zamiast ją zostawić, wiedząc, że przecież tam trójka piłkarzy jest przy nim, zostawił ją tak bardzo nieodpowiedzialnie i tylko Karbo uratował teraz Wisłę Kraków przed groźnym atakiem drużyny Wisły Płock. Wznowienie z autu, szwoch. Wycofanie do Jarosława Jacha. Jarosław Jach, będzie próba dośrodkowania. Kilka prób dośrodkowania w tym meczu mieliśmy, ale nie jest ich aż tak bardzo dużo z udziałem Wisły Płock. Na to zwracał szczególną uwagę trener Albert Rudę przed spotkaniem, że to jest właśnie drużyna, która skupia się na tych wrzutkach w pole karne, na zmianie ciężaru gry, często z lewej do prawej strony i posłanie tej piłki dośrodkowaniem w pole karne. Tego na razie w tym spotkaniu jest bardzo mało, uniemożliwia to. Dosyć często na razie Wisła Kraków. Raton. Sobczak zawieszony w powietrzu, ale to Sobczak faulował swojego rywala. Kolejne przewinienie Szymona Sobczaka w tym spotkaniu, ale tutaj chyba był faul zawodnika Wisły Płock. Co prawda Szymon Sobczak wpadł tutaj na pomocnika Nawciarzy, natomiast to właśnie Haglind Sangre popychał go w tej sytuacji. Nie dopatrzył się tego Wojciech Myć przy piłce już Wisła Płock. 44. minuta tego spotkania. Bardzo szybko minęła nam ta pierwsza połowa. Dużo się działo na boisku w Płocku, aby ta druga była tak samo intensywna, ale z nieco wyższą dokładnością. Teraz przy piłce Wisła Płock, zagranie na 25. metrze. Leży jeden z zawodników Nawciarzy, natomiast arbiter nie odwizdał przewinienia. Gospodarze dalej w natarciu, nie psuj, zagranie na pole karne, wybija piłkę, kolej jeszcze szwoch, uderzenie z dystansu, ależ bomba, ale zabrakło w tym wszystkim celności. Już za moment od bramki wznowi Alvaro Ratono ten ostatni mecz z motorem w wykonaniu Hiszpana. Niezbyt dobry błąd oczywiście przy straconej bramce. Dzisiaj nie miał zbyt wielu interwencji, natomiast wspominał na jego temat Albert Rudę, że musi być bardziej skoncentrowany na tym, co robi, bo jest bliżej bramki. Właśnie w takich momentach taka koncentracja jest ważna, bo nie ma wiele pracy w tym spotkaniu Alvaro Raton, a może nadejść taka sytuacja, w której potrzebna będzie jego świetna interwencja i musi być na to gotowy. Hiszpan teraz wznowienie, całkiem niezłe, w kierunku Angela Baeny. Angel Baena przechwycił tą piłkę, szwoch, bardzo ładna akcja zawodnika Wisły Płock. Jeszcze Sekul, próba odegrania na skrzydło, zgarnia tą piłkę jednak Kocyła w kierunku Gerbowskiego. Gerbowski utrzymuje się przy piłce, zawodnik Gospodarzy, odegranie do Haglinda Sangre, natomiast nie ma żaden z zespołów tutaj momentu na oddech w tym meczu. Cały czas piłkarze obu drużyn presują, cały czas biegają w kierunku futbolówki. No ależ całkiem ciekawe tutaj spotkanie oglądamy dzisiaj podczas tego, już można powiedzieć, sobotniego wieczoru, natomiast nie przedłuży nam widowiska w tej pierwszej połowie Wojciech Myć. Koniec pierwszej części tego spotkania. Nie mamy doliczonego czasu gry. Wisła Płock remisuje bezbramkowo z Wisłą Kraków, natomiast myślę, że ten wynik nie do końca oddaje to, co oglądamy na boisku. Tak, myślę, że to do końca nie, ten wynik nie oddaje. To Wisła Kraków zdecydowanie ten ostatni kwadrans miała dużo lepszy za sprawą błędów Wisły Płock, ale generalnie na przestrzeni tego spotkania Wisła Płock w defensywie popełniła dużo więcej błędów. Wiśle Kraków przydarzył się ten jeden i faktycznie taką stuprocentową sytuację, którą najlepszą w tym spotkaniu może i miała drużyna Wisły Płock, ale jak bierzemy sobie to wszystko w całość, to jednak Wisła z Krakowa bardziej napierała drużynę Gospodarzy. 0-0 jak na razie po pierwszej połowie. Dużo intensywności, aż 8 strzałów Wisły Kraków, tylko 3 Wisły Płock i 4-0 te strzałach celne po stronie Wisły Kraków. No myślę, że przed nami bardzo ciekawa druga połowa. No i zobaczymy, jak ona się zakończy. Czy Wisła Kraków będzie w stanie przywieźć 3 punkty na Reymonta? Być może już będziemy bogatsi o tą wiedzę za nieco ponad godzinę. Zapraszamy oczywiście na przerwę, na krótką, 15-minutową i też zapraszamy do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału Okiem Wiślaków, aby kolejnych takich meczów Białej Gwiazdy na żywo nie ominąć. Słyszymy się już za moment.
Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Jak na razie Wisła Kraków bezbramkowo remisuje w Płocku z Wisłą Płock. Jak dotychczas oglądaliśmy, całkiem intensywne spotkanie, natomiast dużo niedokładności, dużo strat i w efekcie nie mamy jak na razie goli. Oby ta druga połowa była nieco lepsza. Przy piłce Wisła Kraków to niedokładne zagranie, ale też nie najlepsze przyjęcie piłki nie psuje. Rozpędza się atak Wisły lewą stroną, ale musi tę akcję spowolnić. Baena, ale zdecydowanie nie tak. Jeśli Wisła Kraków chce się przy piłce utrzymać, znowu jednak problemem z przyjęciem piłki jednego z graczy drużyny gospodarzy. Igor Łasicki. Igor Łasicki, Rodado tam wchodził. Miki Wiar nie dostrzegł jednak tego Rodado. Później Miki Wiar już zwolnił, więc akcja została uspokojona. Kacper Duda do garbu i myślę, że to dobry moment, by przypomnieć składy obu drużyn. Najpierw właśnie goście, czyli Wisła Kraków, 93 Raton, 26 Łasicki, 6 Uryga, 5 Kolej, 52 Krzyżanowski, 8 Karbo, 41 Duda, 10 VR, 77 Baena, 9 Rodado i 23 Sobczak. Przy piłce już Wisła Kraków, Kacper Duda, dośrodkowanie w pole karne. Jeszcze zgarnia tą piłkę Igor Łasicki. Łasicki przedziera się tym bocznym korytarzem, ale to on ostatni dotknął piłkę. Już za moment właśnie Bartłomiej Gradecki, który w bramce Wisły Płock wznowi od własnej piątki. Dalej w defensywie w trójce Jarosław Jach, Marcin Biernat oraz Markus Haglind-Sangre. Na wahadłach Dawid Niepsuj i Fabian Hiszpański. W środku pola Jakub Gryć i Mateusz Szwok. Na dziesiątkach Fryderyk Gerbowski i Dawid Kocyła. A na szpicy oczywiście Łukasz Sekulski. Od obrony rozgrywa Wisła Płock. Oczywiście wysoki pressing ze strony Wisły Kraków. Leży na boisku Łasicki. Oberwał tam od Sekulskiego w starciu w środku pola. Zobaczymy, czy będzie to coś poważnego. Dosyć bolesne starcie obu panów. 48 minuta i będziemy mieli już za chwilkę wznowienie gry po stronie Białej Gwiazdy. Już za chwilkę ze środka boiska Wisła Kraków miała sytuację w tej pierwszej połowie, aby wyjść na prowadzenie, natomiast nie potrafiła żadnej wykorzystać. Swoje okazje miała również Wisła Płock, przede wszystkim Dawid Niepsuj, który zmarnował sytuację sam na sam, a teraz zdaje się wznawia z autu Wisła Płock, zatem zdaniem arbitra tam przewinienia nie było. Ciekawa interpretacja, a teraz fatalnie Alan Uryga w rozegraniu. Uryga dał się zwieść jeszcze Hiszpańskiemu. Hiszpański dorzucenie piłki na pole karne, protestuje wahadłowy Wisły Płock, jakoby tam było zagranie ręką. Zobaczymy, co pokażą powtórki. Pretensje do arbitra ma również Dariusz Żuraw. Oczywiście tutaj w środku tego całego zdarzenia Mark Karbo i rzeczywiście dotknął piłkę ręką. Pytanie, czy to było zagranie, za które można podyktować rzut karny, czy jednak uzna arbiter, że ta ręka była po prostu przy ciele i chyba bliżej takiego zdania jest tutaj arbiter. Gryć, wyrzucenie piłki z autu na pole karne, wybija futbolówkę Igor Łasicki, jeszcze walczy o nią Angel Rodado, świetnie zastawił się teraz Hiszpan. Wisła Kraków przy piłce i był faulowany już teraz piłkarz Białej Gwiazdy. Będzie stały fragment gry, rzut wolny dla podopiecznych Alberta Rudę. Bardzo dobre zachowanie Rodado tyłem do bramki. Teraz Wisła Kraków wznawia grę. Miki Wiar w polu karnym. Miki Wiar wykłada futbolówkę Baenie, ale ten w nią nawet nie trafił. Jeszcze Jakub Krzyżanowski próbuje do niej dopaść i nawet udało mu się to uczynić, ale później został nabity przez prawego wahadłowego Wisły Płock. Takie wstrzelenie tej piłki na połowę Wisły Płock. Miki Wiar wykorzystał błąd Gricia, wpadł w pole karne. No i to podanie było rewelacyjne do Baeny. Tutaj myślę, że Baenę trzeba winić za to, że nie oddał w tej sytuacji strzału. Może oczywiście troszeczkę mocy za dużo użył Miki VR, ale to się powinno skończyć golem. Kolejny atak, kolejny raz jednak wyjaśnia to wszystko Wisła Płock. Wybija prosto pod nogi Igora Łasickiego, jeden z ich graczy. Był tam faul na Igorze Łasickim, więc za moment będzie rzut wolny blisko linii bocznej, blisko narożnika boiska, ale to jest naprawdę niezła pozycja do tego, by za moment już tę piłkę posłać gdzieś na piąty metr, gdzieś w pole karne, przez którego jest Wiślaków. No i kto ten staje fragment przede wszystkim wykona? Czy będzie to Kacper Duda, czy któryś z innych zawodników Wisły Kraków? To dośrodkowanie do Mikiego Wiara to nawet nie wybijał piłki, znaczy później było wybicie piłki przez Wisłę Płock, ale Miki Wiar tak nie najlepiej ją sobie przyjął, więc taki moment, gdzie to Wisła Kraków teraz atakowała dwukrotnie. Miki Wiar był w centrum
poziom zamieszania z tej sytuacji. No i tak jest, to właśnie Kasper Duda ten stały fragment za moment wykona, to on będzie odpowiedzialny za rzut wolny. Jeszcze jakieś problemy techniczne mają sędziowie liniowi, sędzia techniczny odpowiedzialny za właśnie organizację. Tak, przy takich problemach teraz musi udzielić pomocy jednemu sędziu, więc ta przerwa troszeczkę potrwa. Nie jest tego specjalnie zadowolony Kacper Duda, że tyle to trwa, że zanim ten stały fragment wykona, no to jeszcze będziemy musieli chwilę poczekać, ale już wszystko w porządku. Sędziom liniowym, sędziom bocznym i za moment gwizdek arbitra i zostanie ta piłka posłana. Zobaczymy, czy na pole karne, czy na krótko, bo często na krótko te zagrania są posyłane. Krzyżanowski nie trafił w piłkę, jeszcze odbiła się od pleców rywala i później już nie ryzykował specjalnie Miki Wiar, by poszedł kontratak Wisły Płock, tylko od razu wybił piłkę na aut. I już wznawia zespół nafciarzy za linii bocznej, już za moment uczyni to po tej lewej stronie, zdaje się, tutaj Jach, zimowy nabytek Wisły Płock, piłkarz z bardzo ciekawym CV, przecież grał w Crystal Palace, no grał, to może zbyt wiele powiedziane, no bo jednak nie przebił się w Anglii, przygoda w szerfie Tiraspol też raczej nieudana, wrócił do Polski, gra obecnie na zapleczu właśnie w Wiśle Płock, przy piłce już nafciarze rozgrywają od defensywy. Faulowany Miki Wiar, będzie rzut wolny na połowie Wisły Płock za moment dla Wisły Kraków, więc to Wisła z Krakowa napiera od samego początku, chyba arbiter jednak inaczej to zobaczył, nie, jednak tą piłkę przesunął Alan Uryga już na połowę drużyny gospodarzy i krótkie rozegranie z Karpą. No trzeba przyznać, że Karpo wiele też sytuacji w tym środku pola już w tym spotkaniu miał, tukie zagranie na Mikiego Wiara, ale dobrze wszystko wyjaśnia ponownie Jarosław Jach, długie wybicie, gdzie najbliżej ustawiony jest Sekulski, no ale też jest przy nim Alan Uryga, jest Józef Kolej, jest Kacper Duda i z łatwością sobie radzą Sekulskim, Skocyłą i resztą zawodników drużyny gospodarza. Alan Alvaro Raton już do Jakuba Krzyżanowskiego. Jakub Krzyżanowski tak przez chwilę chciał się rozpędzić, no ale jednak akcję spowolnił, bo niespecjalnie miał okazję, by tam do kogoś z przodu zagrać. Karbo, więc wolno. Wisła rozgrywa ten atak. Igor Łasicki, Karbo. Dużo miejsca teraz ma Karbo i zresztą postanowił tę piłkę lekko podprowadzić. Sobczak na pole karne. Nie najlepiej to opanował, ale w konsekwencji jednak udało się tę piłkę przejąć Jachowi. Później jeszcze Biernat był spalony w tej sytuacji, więc nawet jeśli to zagranie poszłoby za plecy obrońców, to i tak Wisła Kraków z tego by nie miała. Znowu takie małe nieporozumienie w szeregach obronnych, co mogliśmy bardzo często oglądać w pierwszej połowie. Grić bardzo ładnie przerzucił sobie piłkę nad Baeną, ale później już jego koledzy z drużyny nie byli skłonni mu pomóc w tym rozegraniu. Krzyżanowski, okazja przed Wisłą. Sobczak utrzymuje się przy piłce pomimo otoczenia dwójki piłkarzy. Bardzo dobry ślizg teraz i szansa na kontrę Wisły Płock. Alan Uryga na posterunku. Dużo teraz gry od bramki do bramki. Świetny przerzut do Baeny. Baena w polu karnym. Uderzenie broni ten strzał. Gradecki bardzo sprytnie Baena. Najpierw szedł na tą prawą nogę. Uderzył jednak przy bliższym słupku, ale jednak był to strzał za lekki. Złamał linię spalonego, zdaje się tutaj Marcin Biernat, błąd tego szefa, lidera defensywy Wisły Płock w tej sytuacji, no ale też dobra interwencja Gradeckiego, był ustawiony tam, gdzie trzeba. Ten strzał Baeny też nie taki wymagający odnośnie interwencji w tej sytuacji, więc no mógł uderzyć nieco bardziej precyzyjniej, może nieco mocniej. Hiszpan już wznawia Wisła Płock w środkowej strefie boiska, odkryta ta lewa strona, tam Fabian Hiszpański ma bardzo dużo wolnego miejsca. Hiszpański schodzi jednak do środka. Hiszpański, uderzenie z dystansu zablokowane, zgarnia tą piłkę jeszcze Sekulski, odegranie do Szwocha, przerwane jednak przez wracającego do defensywy Angela Bene i próba uwolnienia tutaj Angela Rodado, ale bardzo dobra interwencja też Markusa Haglinda Sangre, dobrze wyblokował tutaj Szwed Hiszpana i Wisła Płock przy piłce, lepszy fragment nawciarze w drugiej części tego spotkania, wrzutka na pole karne, dobra interwencja jednak Alana Urygi, piłkarza też związanego mocno z Płockiem i z imienniczką Białej Gwiazdy,
ze względu na to, że w latach 2017-2021 aż 120 spotkań, 17 bramek i 9 asyst, fenomenalne liczby jak na obrońcę. Jednak w Wiśle Kraków aż tak dobre te liczby nie są. Ostatnio w meczu z Chrobrym Głogów pierwsza bramka dopiero w barwach Białej Gwiazdy. No zobaczymy, być może właśnie w tym starciu przyjdzie ta druga. Nie psuj, już z autu blisko pola karnego grę wznawia Kocyła, dobra interwencja Krzyżanowskiego i wpadł na swojego rywala później Kocyła, konkretnie na Sobczaka, który no bardzo był wycofany w tej sytuacji, udało się zablokować Kocyłę. Tutaj potencjalnie mógłby być rzut wolny, bo to nie była sytuacja w polu karnym, ale myślę, że jednak czysto tam interweniował Szymon Sobczak. Uryga, Kacper Duda, wyżej Wisła Płock, ale oni dzisiaj nie są w stanie tego dobrego pressingu specjalnie zastosować. To raczej bardziej wychodzi Wiśle z Krakowa. Krzyżanowski i to Sobczak faulował Biernata. Akurat tutaj Sobczak wie o tym doskonale, że to on przewinił, nie protestuje. Tak, no bo to zresztą Sobczak zawiesił się na swoim rywalu, popnął go zdecydowanie. Biernat tutaj nawet nie miał kontaktu z Sobczakiem, już zresztą Sobczak teraz przeprosił swojego rywala. Biernat to jest bardzo ciekawa postać też Wisły Płoc, bo podobnie jak chociażby Alan Uryga też no, bardzo związany z tą drużyną, bardzo związany piłkarz też przede wszystkim z pierwszoligowymi realiami. Kacper Duda, przejęcie piłki w środku pola Wisły, za moment rzut wolny, więc dokończę tą swoją myśl z Biernatem. Zawodnik, który powrócił po ciężkiej kontuzji, bardzo długo nieobecny i od razu w pierwszym spotkaniu zapewnił 3 punkty. Ostatnia akcja z Górnikiem Łęczna, gol strzelony na 2-1, dający 3 punkty właśnie drużynie Wisły Płock. Nie tak dawno właśnie ten mecz rozgrywany, niedawno też zresztą Biernat wrócił, bo to jest jego dopiero 11 mecz w sezonie. Niezwykle ważna postać Wisły Płock. W ostatnim czasie przejęcie piłki po prawej stronie boiska. Sekulski, zgranie teraz tej piłki, aż czwórką piłkarzy atakuje Wisła Płock. Nawet już podłączyło się jeszcze więcej zawodników do tego ataku. Dobre zagranie, szansa przed drużyną Wisły Płock. Wykończenie Fryderyka Gerbowskiego. Bardzo duży błąd Wisły Kraków w ustawieniu w obronie. Fatalny powrót czy to Jakuba Krzyżanowskiego, czy reszty zawodników. I Fryderyk Gerbowski pewnym strzałem pokonuje Alvaro Ratona 1-0. Dla drużyny gospodarz. Druga bramka Fryderyka Gerbowskiego w tym sezonie Fortuna pierwszej ligi. Świetne wykończenie, niczym rasowy napastnik uderzył w tej sytuacji młodzieżowiec Wisły Płock. Bardzo ładna akcja, błąd w defensywie drużyny Alberta Rudę. Też trzeba pochwalić Kocyłę za to, jak tą akcję podprowadził. Zabrakło troszeczkę Kuby Krzyżanowskiego po tej lewej stronie. Nie zdołał go zaasekurować Mark Carbo. Miał jeszcze tą piłkę na rękawicy Alvaro Raton, ale skapitulował. 1-0 w Płocku, Wisła Płock wychodzi na prowadzenie. Tak, Wisła Płock przeprowadziła ten jeden konkretny atak, ten jeden atak, którego brakowało ze strony Wisły Kraków, bo to no, drużyna z Krakowa miała te sytuacje, które mogła spokojnie wykończyć w pierwszej przede wszystkim połowie, w tej drugiej też przecież Baena nie trafił w piłkę w bardzo, pod bardzo dobrym rozegraniu, dobrym też podaniu ze strony Mikiego Wiara. Jeszcze arbiter sprawdza dokładnie tę sytuację. Nie, jednak wszystko w porządku. Po prostu chyba czekaliśmy, aż piłkarze Wisły Płock jeszcze zameldują się na własnej połowie, by grę wznowić. I właśnie Wisła Kraków to już czyni. Alan Uryga i Igor Łasicki, więc no, ta lewa strona Wisły Kraków no, nie funkcjonuje dobrze. Ma z tym Wisła problemy. Czy to Jakub Krzyżanowski, czy Dawid Szot. No zawodnicy bardzo niepewni. Dawid Szot, który ostatnio też z motorem Lublin wcześniej boisko opuścił, czerwona kartka. Brakuje też właśnie dzisiaj, jeśli chodzi o tych prawych obrońców, zawodników Wiśle Kraków. Dobre podanie teraz Krzyżanowskiego do Rodado. Rodado zagrywa tę piłkę. Złe przyjęcie Mikiego Wiara. Jeszcze jest Kacper Duda. Kacper Duda. Zablokowane to podanie. Zablokowane też po raz drugi Carbo. Jeszcze przerzut na prawą stronę do Igora Łasickiego. Igor Łasicki. No i doskonale sytuację wyjaśnia teraz Biernat. Ale już wyjście z tego pressingu Wisły Kraków, które zanotowała, nie było najlepsze. Z tym akurat Wisła Płock ma problemy. Józef Kolej, więc dalej Wisła mimo wszystko na połowie drużyny z Płocka. Duda, Miki Wiar, Igor Łasicki. Będzie posłana piłka w pole karne i po raz kolejny świetna interwencja środkowego obrońcy, którym był Biernat. Rzut rożny, tylko z tego wszystkiego ma Wisła Kraków.
I zobaczymy, czy być może po stałym fragmencie gry drużyna Alberta Rudę wyrówna wynik tego spotkania. Gol po rzucie rożnym, między innymi w spotkaniu półfinału Pucharu Polski przeciwko Piastowi Gliwice już na samym początku tamtego spotkania. Zobaczymy, czy tym razem po raz kolejny tak na krótko z dośrodkowaniem w tej finalnej fazie akcji Wisła Kraków. Tym razem jednak proste środki, piłka na pole karne, ale od razu wybita przez Sekulskiego. Dobra interwencja napastnika Wisły Płock w defensywie, może nie nad wyraz widoczny w ofensywie swojego zespołu, natomiast czujny właśnie w tych blokach obronnych przy stałych fragmentach gry. Przede wszystkim już za moment wznowi Wisła, już uczyni to za chwilkę Miki VR. Czy będzie to wrzucenie piłki na pole karne? Jednak na krótko do Marka Carbo rozgrywa Hiszpan. Carbo. Teraz próba uruchomienia Mikiego Villara. Świetne przyjęcie. Villar świetnie wypatrzył też Rodado. Rodado na skraju pola karnego. Rodado, uderzenie. Moc była naprawdę spora, ale prosto w środek bramki. Nie miał problemów, aby interweniować Gradecki. Tak Gradecki z łatwością ten strzał wybronił. Znowu nawet nieźle piłkę Wisła rozegrała po tej prawej stronie. Znowu Miki VR do Rodado. No i przede wszystkim dobrze w dryblingu Angel Rodado, no ale strzał już prosto w golkipera, więc Gradecki no nie miał prawa tego puścić, chociaż nieraz już mieliśmy takie sytuacje, że to głównie właśnie bramkarze Wisły Płock takie piłki przepuszczali i głównie to właśnie był czy to Gradecki, czy wcześniej bramkarze, którzy w tej drużynie bronili. Często takie błędy były przez tych golkiperów popełniane, nie tym razem w tym meczu, mimo że Gradecki no ma problemy, by tę piłkę lepiej złapać, przede wszystkim w pierwszej połowie je miał, tak jednak no, te uderzenia są prosto w niego, więc nawet jeśli to wypuści tę piłkę, no to później ciężko ją dobić. Krzyżanowski, Sobczak pokazują piłkarze Wisły, że było zagranie ręką. Gra kontynuowana. Baena, Krzyżanowski, wrzutka w pole karne, wybija Jach i wybija Wisła Płock ponownie. Jeszcze Kacper Duda. Potężna bomba na bramkę Gradeckiego, ale znowu w środek. Zobaczymy, czy ta sytuacja sprzed chwili będzie analizowana, no to też był ważny moment tej akcji, choć sam strzał Kacpra Dudy całkiem niezły. Już druga próba Kacpra Dudy w tym spotkaniu, coraz lepsze te próby tego zawodnika, silne uderzenia, silne, mocne strzały z dystansu, no i zobaczymy, być może w końcu wpadnie, ale długo już Kacper Duda czeka na tą bramkę Fortuna pierwszej lidze, piłka poza boiskiem. Zobaczymy, czy będzie sprawdzanie tej sytuacji sprzed chwili, już za moment wznowi Wisła Płock. No chyba, że tam był kontakt z ręką piłkarza Nawciarzy w polu karnym gospodarzy. Już za moment być może więcej dowiemy się na ten temat. Gra jak na razie zdaje się tutaj wstrzymana. 64. minuta tego spotkania. Wisła Płock prowadzi 1 do 0 z Wisłą Kraków po trafieniu Fryderyka Gerbowskiego. Wstrzymał grę arbiter Wojciech Myć. Analizuje to na wozie VAR wraz z Tomaszem Wajdą. Przydałyby się powtórki tej sytuacji, co tam się wydarzyło. Mamy też tutaj przepychanki na boisku pomiędzy Markiem Carbo a Mateuszem Szwochem. Rozdziela ich wszystkich Sekulski. Tłumaczy jeszcze Angel Rodado arbitrowi, co tam się do końca wydarzyło. Czy będzie to wszystko sprawdzane, czy będzie to weryfikowane, czy po prostu będziemy grali dalej. Już za moment być może taka ostateczna decyzja. Długo konsultuje to arbiter, natomiast zdaje się, że nie było tam zagrania ręką. Gra jest wznowiona i już rozpoczyna Wisła Płock. Ale jak się nie dowiedzieliśmy, czy karny powinien być tak w dalszym ciągu, chyba mam wrażenie, że się nie dowiemy. No już mniejsza o to, więc nie mamy nawet jak tego ocenić, czy tam ta ręka była, czy nie. Wisła Płock grę wznawia z autu. Będzie drugie wznowienie po tym, jak wybił teraz Igor Łościcki poza murawę. No, trzecie nawet wznowienie po tym, jak to Kasper Duda sobie tę piłkę przyjął niedokładnie i im właśnie te wybicia Wisły Kraków miały miejsce trzykrotnie, tym bliżej bramki. Teraz dośrodkowanie Szwocha, czwarty aut, dużo tych autów w ostatniej minucie. Wiele razy piłkę Wisła blokuje albo niedokładnie ją wybija po tym strzeleniu piłki w pole karne, zazwyczaj w przypadku Wisły Płock. Tym razem jednak piłka zostawiona innemu graczowi, jakim jest Jakub Glić, na razie jedyny zawodnik, który otrzymał żółtą kartkę w tym spotkaniu. Piłka to grana na 5 metr, Alan Uryga wybija ją, byle dalej od własnej bramki. Ściga się jeszcze Rodado, ale dopadnie do niej już za momenty golkiper.
Dobre zagranie, bardzo dobre nawet do Gricia, ale jeszcze wcześniej przewinił zawodnik Wisły Poznanikiem w jarze. Został tutaj trafiony w okolice podbrzusza. Zawodnik Wisły Kraków, szybkie wznowienie z rzutu wolnego. Upadł na murawę jeszcze Angel Baena, ale tam już akurat przewinienia arbiter nie dostrzegł. No a to wcześniejsze przewinienie na Mikim Wiarze zdecydowanie miało miejsce. Przy piłce już Wisła Płock, całkiem ciekawie zapowiadający się atak nafciarzy. Podanie kocyły w kierunku Segulskiego, ale świetnie odłączył go od akcji Józef Kolej. Jeszcze Jakub Krzyżanowski w bocznej strefie boiska. Próba zagrania dalekiej piłki. Teraz na wślizgu kocyła, natomiast nie zdołał zablokować tego zagrania. Wygrał jeszcze pojedynek z Rodado Biernat i rozgrywa Wisła Płock od defensywy. Teraz długa piłka, niecelna. Już za moment Kuba Krzyżanowski wznowi z linii bocznej. 67. minuta, Wisła Kraków dalej bez żadnych roszad. Zobaczymy, czy Albert Rudę zdecyduje się na jakieś zmiany, bo przydałoby się takie ożywienie na boisku. Oczywiście sytuacja Wisły Kraków, ta kadrowa, nie jest zbyt korzystna. Brakuje przede wszystkim prawych obrońców. Nie ma Szota, nie ma Jarocha. Brakuje też w ofensywie Filara właśnie tej formacji w Wiśle Kraków w tych ostatnich meczach Jesusa Alfaro. Zatem te problemy kadrowe w Wiśle są i już teraz tracą jeszcze piłkę blisko własnego pola karnego. Fryderyk Gerbowski. Gerbowski na lewą stronę. Fabian Hiszpański. Hiszpański w dryblingu. Atakuje Wisła Płock w poszukiwaniu drugiego gola. Gerbowski, ależ poradził sobie tutaj świetnie z Łasickim. Gerbowski, no ten strzał już tak dobry nie był. Już za moment Raton wznowi od bramki. Te siły ofensywne w Wiśle Kraków na ławce, no to między innymi Dawid Olejarka, między innymi Michał Żyro, między innymi Bilel Omrani czy Davy Bregu. To są zawodnicy, którzy właśnie mogą zmienić coś w ofensywie. Angel Rodado 68 minut już rozgrywa, więc widać, że jest dobrze z tym zawodnikiem, a ostatnio przecież kontuzjowany, bardzo obawiano się o jego powrót. No zobaczymy, czy będzie w stanie dokończyć to spotkanie. Na pewno dzisiaj jakiegoś dobrego meczu nie rozgrywa po tej długiej przerwie, po tym długim rozbracie z futbolówką. Sobczak szykowany jest do zmiany Żunka, więc pewnie myślę, że zmieni za moment już Krzyżanowskiego, no, który nie jest dzisiaj dobrze dysponowany. No generalnie ostatnia forma Kuby Krzyżanowskiego nie jest najwyższa. Teraz doskonale minął swojego rywala Rodado. Rodado napędza ten atak, Rodado. No ale duże znowu nieporozumienie w szeregach ofensywnych. To zagranie do Balny było mocno nieprecyzyjne i też taka duża niepewność w szeregach obronnych Wisły Płock, bo myślę, że spokojnie mógł to odprowadzić. Teraz środkowy obrońca do swojego golkipera, ten powinien tę piłkę złapać, a tak to jednak no, postanowił nie ryzykować. Specjalnie Sangrej wybił tę piłkę poza linię boczną, więc za moment będzie jeszcze wznowienie tej piłki blisko pola karnego z autu. Tak na własne życzenie sobie problemy Wisła Płock teraz zrobiła. Krzyżanowski, ale jest to fatalne wznowienie, więc zobaczymy, czy za moment już Żunka za niego wejdzie. Nie jest to dobry mecz Krzyżanowskiego, tak jak wspominałem, jeszcze Krzyżanowski stara się jakiś atak przeprowadzić w dryblingu, wycofanie do Kaspra Dudy, a ten bardzo wygonił teraz tym swoim zagraniem Baenę, który jest ustawiony praktycznie jako najniższy, najniżej jako zawodnik, który przez moment będzie odpowiedzialny za tą asekurację. Piłka w pole karne. Jeszcze zgarnia to wszystko Kacper Duda. Kolej. Krzyżanowski. No, wymienia podania Wisła, ale bez konkretów, jeśli chodzi o ofensywę. Karbo. Ma dużo miejsca. Miki Wiar. Miki Wiar posyła piłkę w pole karne. Strzał na bramkę. Kacper Duda nad poprzeczką. Całkiem ciekawa próba Kacpra Dudy, natomiast po raz kolejny nie były w stanie zagrozić bramce Wisły Płock, tym razem głową, tym razem po uderzeniu właśnie taką niecodzienną częścią ciała dla Kacpra Dudy, raczej nogami bardziej próbuje zaskoczyć bramkarza, zwykle młodzieżowiec Białej Gwiazdy. No i tak jest, mamy tą zmianę w szeregach drużyny Alberta Rudę. Opuszcza plac gry Jakub Krzyżanowski, w jego miejsce Dawid Żunka. Pierwsze spotkanie od 10 listopada i meczu z Lechią Gdańsk. Długo czekał na powrót do gry. No i zobaczymy, w jakiej formie jest dzisiaj Dawid Żunka. Od defensywy rozgrywa Wisła Płock i całkiem nieźle radzi sobie z tym
Drużyna nafciarzy po prawej stronie. Kontynuowana akcja rozpędza się już tutaj. Nie psuj zagranie w kierunku Kocyły. Kocyła zdaje się, że nawet założył siatkę Markowi Carbo. Wycofanie jednak do defensywy i próba uspokojenia akcji. Grić. W końcu jest próba zdynamizowania ataku. Wślizg Dawida Żunki. Dobre zagranie. Przechwyt. Natomiast to rozprowadzenie kontry, czy przyniesie efekty? Czy tam było przewinienie na Sobczaku? Bardzo ostro potraktował go Biernat. Zobaczymy, jak zinterpretuje to arbiter. Zdaniem sędziego. Bez faulu. Tak, zdaniem sędziego bez faulu, ale... Nie, no to jest ewidentny faul Biernata. Oczywiście nadział się Sobczak na łokieć swojego rywala, ale jednak na tyle blisko był arbiter, jeszcze pociągany był przy okazji za koszulkę Sobczak, no tu nie może nie odgwizdać Wojciech Mycie przewinienia, a tak Wisłę Płock, ale znowu Dawid Żunka, druga interwencja, drugi kontakt z piłką i drugi raz dobrze interweniuje, więc początek ma całkiem niezły. Dawid Żunka fatalnie prezentował się jesienią w tych meczach, w których występował. Nie było ich dużo, ale w najwyższej formie zdecydowanie Dawid Żunka nie był. Już stracił tę swoją formę pod koniec ubiegłego sezonu, kiedy no, miał doskonały start, ale ta końcówka dobra nie była, ale miejmy nadzieję, że jednak będzie w stanie jeszcze coś Wiśle Kraków dać, zaprezentować. Ciężko się zaprezentować w tym spotkaniu gorzej od Krzyżanowskiego, jeśli chodzi o no, te asekuracje czy powroty do defensywy. No, Jakub Krzyżanowski nie ma dobrego okresu aktualnie w Wiśle Kraków. Będzie też zmiana za moment w Wiśle Płock, bo tam długo już czekał na wejście Christian Wallo, ale chyba jeszcze ta zmiana jest trzymana, chyba jeszcze się na boisku nie zamelduje, chociaż wstrzymuje grę arbiter Wojciech Myć, więc być może już za moment właśnie nie tylko Christian Wallo, ale i Westermark za moment znajdzie się na boisku, opatrywany. Teraz jest też Sobczak, jakiś problem z ręką nawet Sobczaka, czy też przez ten wcześniejszy kontakt, przez to przewinienie, którego arbiter nie dostrzegł. No i są te zmiany właśnie przeprowadzone przez arbitra już, przez Dariusza Żurawia w szeregach Wisły Płock. Dawid Kocyła opuszcza boisko. Troszkę rozkręcił się Dawid Kocyła w drugiej połowie, bo w pierwszej no nie miał dobrych minut, dobrych 45 minut Dawid Kocyła. Christian Wallo w jego miejsca, Westermark za moment się przekonamy, za kogo wejdzie. Czy to będzie nominalna zmiana za Łukasza Sekulskiego, czy jednak może na dwójkę napastników Wisła Płock zagra i to strzelec bramki albo któryś z innych piłkarzy Wisły Płock boisko opuści. Mowa tutaj o Gerbowskim. Właśnie Westermark na boisku. Sekulski poza murawą, więc nominalne zmiany w szeregach Wisły Płock. Nie było to spotkanie Łukasza Sekulskiego, natomiast mnóstwo pracy przede wszystkim w defensywie. Za to wyróżnić go jak najbardziej można. Swoich ofensywnych zadań nie wykonał moim zdaniem w 100%. Bramki dzisiaj nie zdobył, natomiast dużo pracy właśnie w takich elementach stricte defensywnych. A teraz świetnie Kacper Duda, dobry przechwyt młodzieżowca Białej Gwiazdy. Otworzenie tutaj przestrzeni Sobczakowi. Sobczak w pojedynku z Jachem faulował tym razem napastnik Białej Gwiazdy. Sporo pecha ma dzisiaj przy tych pojedynkach Szymon Sobczak. Można czasem odnieść wrażenie, że był faulowany, a tego przewinienia arbiter po prostu nie odgwizdał, ale są też takie sytuacje, w których po prostu Szymon Sobczak zdaniem arbitra fauluje, natomiast tego przewinienia za bardzo dopatrzyć się nie można. W tej sytuacji raczej ten faul jednak był, więc prawidłowa decyzja arbitra. Wznawia Wisła Płocka. Już za moment Davy Brego oraz Eneko Satrostegi zameldują nam się na boisku przy piłce. Jednak nafciarze Grić. 74. minuta, zagranie na lewą stronę do Szwocha. Jeszcze teraz próba uruchomienia Gerbowskiego. Gerbowski, dośrodkowanie na pole karne, całkiem niezła wrzutka. Wygrał ten pojedynek Westermark z Josephem Kolejem. Wyłapał piłkę w końcu Alvaro Raton, natomiast musi pilnować się w defensywie, gdyż Westermark to piłkarz, który w powietrzu grać potrafi. Raton interweniuje, ostatni kwadrans za moment już się nam rozpocznie. Prawie 75 minut gry za nami, drużyna gospodarzy prowadzi 1-0 po tym no, bardzo dobrym przeprowadzonym ataku. Nie tak dawno temu akcję wykończył Fryderyk Gerbowski. Znowienie Ratona i łapie piłkę Gradecki, więc można powiedzieć, że Wisła Kraków oddała za darmo tę piłkę swojej imienniczce z Płocka. Znowienie gry przez Gradeckiego. Ładnie na jeden kontakt pograła teraz dwójka piłkarzy
właśnie drużyny gospodarze, ale później już poszło niecelne zagranie do Westermarka. Joseph Kolej tak chyba nie zauważył specjalnie, że za jego pleców już ściga się Westermark z nim, ale był na asekuracji jeszcze Alvaro Raton, który tę piłkę wybił za moment aut dla Wisły, ale będą właśnie te zmiany, o których wspominałeś, już za moment. Schodzi z boiska Igor Łasicki, w jego miejsce Nekosa Trustegi. No, Igor Łasicki dzisiaj przede wszystkim dobra pierwsza połowa. W jego wykonaniu, w jego miejsce już melduje się Nekosa Trustegi, więc pytanie, jak teraz będzie Wisła wyglądała. Czy zagra Eneko na prawej stronie, czy to Alan przejdzie na prawą stronę, na środek Eneko i co z Dawidem Żuką? No myślę jednak, że to bardziej chyba Alan Uryga potencjalnie na tą prawą stronę może przejść, a Eneko zameldować się na środku. Schodzi też Baena, w jego miejsce Davy Bregu. Nie, Alan Uryga jest na środku. Joseph Kolej ustawiony jako ten bardziej prawy, czyli Joseph Kolej. Być może właśnie jako ten prawy, bliżej prawej strony ustawiony zawodnik za moment już będzie ten ostatni kwadrans dogrywał. Sobczak, starcie znowu z Biernatem. No Biernat dzisiaj dobrze wygląda. Dobrze wygląda. Dużo starć wygranych z Szymonem Sobczakiem. Zdecydowanie jego pochwalić. Akurat z tego całego środka, tria środkowych obrońców Biernata pochwalić można. Teraz jeszcze sfaulowany przez Sobczaka. No tych fauli między Sobczakiem a Biernatem mnóstwo było. Czy to jeden faulował, czy drugi. Raczej nawet to Szymon Sobczak faulował częściej Biernata. Musi zostać udzielana pomoc Biernatowi, bo tak bardzo niefortunnie upadł. Miejmy nadzieję, że jednak będzie w stanie grę kontynuować, bo no nie wyglądał ten upadek zbyt dobrze. Zdecydowanie tak. No, można odnieść takie wrażenie, że Szymon Sobczak powinien już obejrzeć tą żółtą kartkę, no bo to jest być może nawet szósty czy siódmy faul tego zawodnika w tym spotkaniu. Oczywiście nie jest to zwykle jakoś bardzo groźne dla zdrowia przeciwnika, ale ilość tych fauli całkiem spora. Podnosi się już powoli Biernat z boiska. No, piłkarz, dla którego to spotkanie też może mieć szczególne znaczenie ze względu na to, że swoje pierwsze kroki wstawią między innymi w Krakowi w latach 2010. 2013 reprezentował barwy tego zespołu, więc chce w pewien sposób dopiec swojemu odwiecznemu rywalowi i trzeba przyznać, że udaje mu się to dzisiaj. Jest w stanie przez większość spotkania odłączyć Sobczaka od gry. Dobrze mu to dzisiaj wychodzi. Jak na razie jego zespół zachowuje czyste konto opatrzonym przez medyków. Ma już tutaj lód na głowie, zatem być może będzie w stanie kontynuować to spotkanie. Nie jest to żadna kontuzja mięśniowa, więc zapewne za chwilkę zobaczymy ponownie Biernata na boisku. Natomiast obecnie Wisła Płock w dziesiątkę. No i zobaczymy, jak podopieczni Alberta Rudę to wykorzystają. Bo chyba nawet będzie piłka dla Wisły Kraków, rzut sędziowski, więc arbiter nie zakwalifikował tej sytuacji z Sobczakiem i Biernatem jako faul. Wznowienie, tak właśnie z rzutem sędziowskim, piłka oddana Kolejowi, Miki VR, Joseph Kolej do Alana Urygi, Eneko ustawiony na lewej, to Dawid Żunka jest zawodnikiem, który jest bardzo wysoko, a Wisła w tym rozegraniu, w tym momencie gra trójką z tyłu. Hiszpański, no bardzo łatwa strata znowu w wykonaniu Wiślaków. Długie zagranie na Westermarka, tam świetny powrót Angela Rodado. Carbo, Enekosa Trustegi do Dawida Żunki. Wchodzi w dribbling teraz Dawid Żunka, ale wycofuje z powrotem piłkę do Enekosa Trustegiego. Carbo, piłkę Wisła wymienia. Dosyć długo rozgrywa ten atak, ale nie są w stanie przebić się przez te szeregi defensywne Wisły Płock. Bardzo nisko ustawiona już drużyna gospodarzy broni się na własnej połowie przed tymi atakami Wiślaków. Teraz znowu tą lewą stroną Wisła, ale znowu szybka strata po tym dribblingu Bregu. I Wisła Płock ma okazję, by swój atak troszeczkę rozpędzić, nawet przeprowadzić kontratak, ale świetna asekuracja ze strony Nekosa Trustegiego i zaprzepaścił tę niezłą szansę na kontratak. Dawid, nie psuj, tylko trójka piłkarzy była Wisły Kraków z tyłu, by ewentualnie właśnie temu kontratakowi zapobiec. Dobre zgranie, ale jest jeszcze Carbo przy swoim rywalu. No i też był pierwszy przy piłce Mark Carbo i Valo sfaulował swojego rywala. Już za chwilkę rzut wolny, stały fragment gry dla Wisły Kraków, ale na własnej połowie rozpocznie drużyna Alberta Rudę. Na krótko wznawia ekipa z Krakowa, Alan Uryga na prawą stronę w kierunku Josefa Koleja. Kolej, piłka zwrotna
Jednak do kapitana Białej Gwiazdy, w końcu Mark Carbo decyduje się na przerzut na pole karne, piłka w kierunku Żonki, ale niecelne zagranie przerwane przez piłkarzy Wisły Płocka, ale też nadeszła strata, świetny przechwyt Sobczaka i jeszcze Bregu. Próba dośrodkowania na pole karne, natomiast zablokowana przez jednego z defensorów Nafciarzy. Już za moment rzut rożny, stały fragment gry. Jeśli nie idzie z akcji, to może właśnie po takim stałym fragmencie, po kornerze uda się zaskoczyć bramkarza Wisły Płock Radeckiego i uda się strzelić tą właśnie bramkę. Przed chwilą świetna interwencja, nie psuje. Jeszcze zahaczył tutaj stopą Davy Bregu, zawodnika gospodarzy. Natomiast nie było to przewinienie. Już za moment będzie rzut rożny, będzie korner, będzie stały fragment gry, choć jeszcze na chwilkę będziemy musieli z tym poczekać, gdyż Dawid Niepsu jest tutaj obolały. Potrzebuje chwili czasu i musi jeszcze dojść do siebie, aby wrócić na boisko. Z niepokojem patrzy na to spotkanie Albert Trude, jego asystent również nie do końca jest przekonany, co tu nie działa, co tutaj by zrobić, by jeszcze poprawić grę Białej Gwiazdy. Być może właśnie za chwilkę te problemy się rozwiążą same. Dawid Żunka w narożniku pokazał podczas poprzedniej rundy wiosennej, w tym poprzednim sezonie, że ma świetnie ułożoną stopę. Pytanie, czy jeszcze coś z tamtego Dawida Żunki pozostało. Żunka, dośrodkowanie na pole karne, kiks jednego z defensorów Wisły Płocki. I tak na dobrą sprawę sami mogli sobie strzelić bramkę w tej sytuacji Nafciarze. Nie było to udane dośrodkowanie Dawida Żunki, no a Jarosław Jach uderzył tą piłkę, zdaje się, być może nawet piętką. No nie była to udana próba odbioru piłki, kolanem uderzył tą futbolówkę w kierunku Gradeckiego, no i gdyby ona obrała troszeczkę gorszą dla bramkarza trajektorię, no to wpadłaby do siatki. Mielibyśmy bardzo przedziwną bramkę. Teraz akcja Wisły Płock, Józef Kolej jednak faulowany i przy piłce już Biała Gwiazda. Byłby to kuriozalny samobój, gdyby wpadł po tym kolanie Jacha. Wznowienie na krótko, Dawid Żunka, Kacper Duda, przy nim jest rywal. Kacper Duda jednak zmienia ciężar gry na tą lewą stronę. Dobre wejście w pole karne, teraz Bregu, uderzenie, broni bramkarz jeszcze, Rodado zgrywa tę piłkę, zablokowany strzał Bregu, jeszcze uderzenie nad poprzeczką w wykonaniu Kacpra Dudy. No duży tutaj udział właśnie Kacpra Dudy przede wszystkim w tym ataku i Davy'ego Bregu, który doskonale wszedł z tą piłką w pole karne, uderzył z 16 metra, broni Gradecki, później Rodado, też bardzo zła asekuracja Sangre, bo to on powinien być pierwszy przy piłce. Rodado nie miał takich dużych przewagi, by tej piłki był, tą piłkę był w stanie odegrać, ale też Gradecki później jeszcze tę piłkę nogą udało mu się sparować, bo gdyby tego nie uczynił, no to kto wie, czy tam Sobczak nie byłby w stanie tej piłki dobić. Już Gradecki od bramki grę wznawia, ale był to taki atak, który zagroził zdecydowanie Wiśle Płock. Karbo, Karbo kontra Szwoch. Dla kogo piłka? Dla drużyny z Płocka. Ostatni piłkę dotknął Karbo. Po zagraniu właśnie Mateusza Szwocha jest już 84. minuta rywalizacji, więc Wiśle no naprawdę się spieszy teraz, by jeszcze chociażby nawet punkt w tym spotkaniu wywalczyć. A jak już wcześniej wspominaliśmy, ten terminarz dla drużyny Wisły Kraków no najprostszy nie jest. Jeśli chcą tutaj walczyć o to miejsce barażowe, to zdecydowanie muszą jakieś punkty zdobywać. Byłaby to trzecia porażka z rzędu, gdyby dzisiaj Wisła Płock z Wisłą Kraków wygrała. Trzecia porażka z rzędu Wisły Kraków. Rzecz jasna, hiszpański na pole karne, ale tam nie było nikogo. Raton tę piłkę łapie i już na krótko wznawia. Dawid Żunka teraz po lewej stronie, za moment zmiany w Wiśle Płock, ale z tym chwilkę będziemy musieli poczekać. Rozgrywa akcję Wisła Kraków. Kacper Duda, Mark Carbo na prawą stronę, uruchomienie Mikiego Wiara. Miki Wiar schodzi do środka, wygrał ten pojedynek z Gerbowskim, jeszcze przerzut na lewą flankę, tam Eneko Satrustegi w kierunku Davy'ego Bregu, pokazał się do gry Almańczyk. Davy Bregu, dośrodkowanie na pole karne w kierunku Rodado, całkiem ciekawa wrzutka, ale troszeczkę zdaje się za mocna dla Hiszpana. 85. minuta i już za moment Gradecki wznowi od bramki, ale całkiem niezłe dośrodkowanie Davy'ego Bregu zgubił z radaru Jarosław Jachy, Angela Rodado. No i gdyby troszeczkę lepiej tą piłkę właśnie skontrował, to być może mielibyśmy wyrównanie. Tego troszeczkę zabrakło. No, trzeba przyznać, że Bregu całkiem niezłą zmianę
Na razie dał, bo ten strzał, który no nie był zły, Gradecki miał z nim spore problemy, by interweniować chwilę wcześniej. Teraz ta wrzutka minimalnie za mocna, ale mimo wszystko jednak to była sytuacja, którą można było lepiej sfinalizować. Karpo teraz dobrze wygrał starcie w środku pola. Jeszcze utrzymuje się przy piłce Wisła, tylko na moment będzie wznowienie z autu za moment właśnie przez Bregu, który na moment zameldował się na prawej stronie boiska. Zmiana w szeregach Wisły Płock. Opuszcza boisko, grając z numerem 24 Dawid Niepsuj, a w jego miejsce już za moment zamelduje się Kuchko. To ten zawodnik dostanie swoje niecałe 5 minut. Arbiter na pewno też coś doliczy, ale myślę, że tego aż tak dużo nie będzie, bo tych przerw, że było trochę, ale nie na tyle, by myślę, że tutaj można myśleć o jakiejś dużej ilości minut, więc naprawdę tutaj, jeżeli Wisła Kraków chce jeszcze wywalczyć jakiś punkt, nawet musi się mocno śpieszyć. Wejdzie też na boisko za moment już Sapała, zresztą na nim się zameldował. Tylko pytanie w miejsce kogo? W miejsce Marka Karbo melduje się Igor Sapała oraz też Żyro, za kogo na boisku pojawił się Michał Żyro. Takich informacji jeszcze nie ma. Za Mikiego Wijara. Dwie zmiany w Wiśle Kraków. Żyro już na boisku. Wznowiona gra przez Wisłę Płock. Długie zagranie, ale na asekuracji tutaj dobrze Eneko Satrustegi, więc tylko na moment Wisła Płock tę piłkę miała przy nodze. Pierwszy pojedynek Gleba Kuchko, 18-letni Białorusin. Teraz ależ fatalna strata ze strony, chyba tutaj zdaje się, Alana Urygi. Czy tam było przewinienie? Wydawało się, że tak, ale innego zdania był tutaj arbiter. Wisła Kraków przy piłce, ale też niedokładne wyprowadzenie piłki przez Alvaro Ratona. Nie opanował tej piłki Dawid Żunka i już za moment to nawciarze. Wznowiam z linii bocznej, wznowiam z autu po prawej stronie. 3 minuty do końca plus to, co doliczy czy Wojciech Myć. Teraz daleka piłka w kierunku Alana Urygi, natomiast był w stanie ją tutaj opanować kapitan Białej Gwiazdy, Davy Bregu. Wycofanie do Kacpra Dudy, to on bierze się za rozgrywanie w tych ostatnich minutach, to on bierze tą odpowiedzialność na swoje barki. Eneko Satrustegi, piłka w kierunku Michała Żyro, ale to podanie do zapomnienia. On nie może tak Wisła Kraków grać, jeżeli chce chociażby ten punkt wywalczyć. Długie zagranie na Żyro, ale to naprawdę nie miało szansy się udać. To było za mocne zagranie. Żyro nie był wcale źle ustawiony. Tutaj zdecydowanie zawiodła precyzja tego zagrania. No i blisko jest siódmego czystego kąta w tym sezonie Bartłomiej Gradecki, trzeciego z rzędu, tak jak wspominałem, bo on nie grał bardzo długo. W tym roku to było pierwsze spotkanie ostatnio, kiedy Wiśle Płock udało się zwyciężyć na wyjeździe z GKS-em Tychy. Czyste konto zachowane przez Gradeckiego. I wcześniej, w poprzednim meczu, kiedy to czyste konto zachował, grał bardzo dawno temu ze względu na tą kontuzję, której się nabawił, i to jest jego, tak na dobrą sprawę, dopiero drugi mecz w tym roku. Żółta kartka dla Gerbowskiego, trafiony w twarz Bregu. No oczywiście przypadkowe zagranie, ale kartka tutaj została pokazana przez arbitra zawodnikowi Wisły Płock. I kolej, to będzie zawodnik, który już za moment, jeszcze hiszpański nawet, kartkę otrzymuje prawdopodobnie za jakieś protesty w kierunku arbitra. Dawid Żunka, Eneko Satrustegi, 89. minuta. Nieco ponad minuta do zakończenia regulaminowego czasu gry, a Wisła rozgrywa od obrony. Eneko Satrustegi, no i nie ma specjalnie pomysłu, jak zaskoczyć szeregi defensywne Wisły Płock. Nie ma specjalnie pomysłu, jak przedrzeć się przez drużynę z Płocka. Teraz przyspieszenie, zagranie na pole karne, wybija jeszcze Wisła Płock. Igor Sapała, jest gol! 1-1, fenomenalny strzał z voleja. Teraz Igora Sapały w 90. minucie Wisła Kraków wyrównuje. Ależ to była bomba, ależ to był strzał, ale zdaje się, że mieliśmy tam rykoszet, jak to wyglądało. Zagranie Kacpra Dudy, ładna akcja kombinacyjna, odegranie Żunki, jeszcze dośrodkowanie Żyro, wybił tą piłkę Biernat, no a Sapała przymierzył, ależ bomba z dystansu, natomiast zdaje się, że przeszkodził Gradeckiemu w interwencji rykoszet i chyba jeszcze ta piłka odbiła się od słupka. Mamy 1-1, Wisła Kraków jeszcze z nadziejami na zwycięstwo w tym spotkaniu.
Jeszcze są nadzieje dla jednej i drugiej drużyny, oczywiście, by ten mecz z 3 punktami zakończyć. Natomiast Wisła Kraków teraz na pewno będzie napędzona tym uderzeniem Igora Sapały, ale to Wisła z Płocka teraz rzuca się do ataku. Będzie aut za moment. Dobra interwencja Kacpra Dudy. No w końcu to przyspieszenie z udziałem Wisły Kraków miało jakiś skutek. Tego było za mało, ale właśnie Wisła przyspieszyła tą lewą stroną zagranie. No wybita ta piłka pod nogi Igora Sapały, ale wykończenie, no nic dodać, nic ująć. Kapitalnie Igor Sapała przymierzył przed chwilą 7 minut, aż arbiter dolicza do tej rywalizacji, więc dosyć sporo, no, chyba to miało wpływ, te ostatnie starcia między obiema drużynami, te drobne urazy. Jest niebezpiecznie, Sobczak piłkę wybija, wybija też Michał Żyro już pod nogi Grbicia, ale jest ta piłka wybita też przez Alana Origi, rozpędza się Bregu. Bregu ma dużo miejsca po tej prawej stronie. Albańczyk, dobre zagranie, Rotato! No ale tutaj nie było praktycznie nikogo. No był Józef Kolej, ale było za mało piłkarzy Wisły, by to się mogło udać. Wybija jeszcze Wisła Płock, więc dalej przy piłce drużyna gości. Żunka, Enek Osat-Rustegi do strzelca gola Igora Sapały. Rozgrywa spokojnie Biała Gwiazda w tych ostatnich sekundach. Jeszcze 6 minut, gdyż 7 doliczył arbiter Wojciech Myć do końca tego spotkania. 6 minut nadziei dla Alberta Ruda, że jego drużyna będzie w stanie odwrócić tego losy tego spotkania w końcówce. Udało się to między innymi w spotkaniu ze Stalą Rzeszów. Bohater tego spotkania jest obecny na boisku, gdyż jest nim Enek Osat-Rustegi. To on właśnie zagwarantował zwycięstwo wtedy w Wiśle. Kto wie, być może będzie to powtórka z rozrywki już za moment się być może o tym przekonamy, choć teraz Enek Osat-Rustegi niedokładnie zagrywa. Pojedynek jeszcze tutaj Westery Marka z Alanem Urygą. Szwed świetnie się zastawił, odegranie do Kuchko w natarciu, ale też świetnie Kacper Duda w odbiorze. Kolejny dobry przechwyt młodzieżowca Białej Gwiazdy. Jeszcze próba rozegrania tej akcji, jednak niedokładna. Teraz Angel Rodado. Angel Rodado utrzymuje się przy piłce. Zdecydowany faul Szwocha. Czy to będzie żółta kartka? Arbiter oszczędził pomocnika nawciarzy w tej sytuacji. Jeszcze Bregu. Sapała. Ale świetne wejście na boisko. No wejście Smoka, bramka. Od razu praktycznie po pojawieniu się na boisku. Zobaczymy, być może jeszcze będzie miał okazję na to, aby to prowadzenie podwyższyć, ależ to by była historia. Przecież Igor Sapała w tych ostatnich meczach, pomimo tego, że był zdrowy, nie był nawet w kadrze meczowej. Nie wybierał go Albert Rudę. Na dzisiaj pokazuje mu, że jednak być może to był błąd. Dawid Żunka po lewej stronie, Dawid Żunka w driblingu, ale jednak przegrał ten pojedynek z przeciwnikiem. Szansa na kontrę dla Wisły Płock, ale niedokładnie rozprowadzona ta akcja i przy piłce już Alvaro Raton. Józef Kolej do Alana Urygi. Już 3 minuty prawie doliczone minęły, więc pozostają jeszcze 4. 4 minuty nadziei dla Wisły Kraków i Wisły Płock, bo przecież stan rywalizacji jest 1 do 1, więc tu jedna akcja może zmienić losy tego spotkania, tak jak ten strzał Igora Sapały, który był wprost fenomenalny. Józef Kolej, Kacper Duda. Kacper Duda podprowadził tę piłkę kilka metrów Bregu. No też trzeba przyznać, że ta zmiana Daviego Bregu sporo ożywienia w szeregach Wisły wprowadziła. Józef Kolej to środkowanie. Znowu nie najlepsze wybicie Sangre. Jest tam Sobczak, jest też Wallo. Odprowadził tę piłkę na aut, więc będzie wznowienie za moment już rzutem z autu przez Sobczaka. Będzie żółta kartka dla któregoś z członków sztabu prawdopodobnie. Ale pytanie dla kogo? Kto tutaj nie trzyma ciśnienia w tej końcówce? Kto? No myślę, że jeden i drugi trener mocno poddenerwowany tą końcówką, bo żadnej tutaj z drużyn nie zależy jakoś bardzo na remisie, tylko na 3 punktach. Taki jest stan tabeli w tym momencie. Jeden z członków sztabu Wisły Płocku karany tym kartonikiem, Sobczak w polu karnym i będzie wznowiona gra od bramki. Nie opanował tej piłki Sobczak. Wygrał to starcie z nim obrońca Wisły Płock i później udało mu się tę piłkę odprowadzić poza boisko. Nie jest to spotkanie napastników, tak samo jak w przypadku Segulskiego. No, Szymon Sobczak nie jest w stanie się wstrzelić w ten mecz, doskonale pilnowany przez Biernata. Dużo błędów w przyjęciu, dużo strat, dużo niedokładności.
Zresztą jak i w przypadku tutaj wielu piłkarzy Wisły Kraków w tym spotkaniu, choć teraz biała gwiazda przy piłce, jeszcze 2,5 minuty nadziei. Dawid Żunka, daleka piłka w kierunku Żyro, jeszcze Sapała świetnie ją teraz zgarnął. Po jednej bocznej strefie boiska odebrał jeszcze piłkę Dawid Żunka. Szymony Sobczak, strata kolejna zresztą zawodnika Wisły Kraków. Mieliśmy tam pojedynek w środku boiska. Piłkarz Wisły Płock chciał, aby to było przewinienie. Zdaniem arbitra jednak faulu nie było i akcja prawą stroną tam Davy Bregu. Ubiegł go jednak Jach, który wybił na aut. Już za moment to Wisła Kraków wznowi za linii bocznej. Bregu na krótko do Josefa Koleja. Josef Kolej, Kacper Duda rozgrywa Wisła Kraków. Już Igor Sapała świetnie się zastawił. Dobre odegranie do Bregu na pole karne. Niedokładne jednak przyjęcie zawodnika Wisły Kraków. Jeszcze tutaj próba wybicia tej piłki przez Gerbowskiego. Dobra interwencja jednak Sapały i zostajemy przy polu karnym. Wisły Płock, no ale to gospodarze już za moment wznowią za linii bocznej. Biorąc pod uwagę, jak wyglądają te ostatnie minuty, to raczej ten remis jest w porządku dla Wisły Płock. Chcieliby, aby taki stan rywalizacji się utrzymał, ale gdy spojrzymy w tabelę, no to tam nie ma takiego miejsca, nie ma tam marginesu błędu, bo coraz mniej kolejek do końca. No, a te baraże mogą się oddalić. Wznawia teraz Joseph Kolej z autu w kierunku już Żyro. Jeszcze Kacper Duda po raz kolejny nabity zawodnik nawciarzy w tym spotkaniu. I już za chwilkę Wisła wznowi za linii bocznej. Minuta, jeszcze minuta do końca tej rywalizacji. Joseph Kolej to jest zawodnik, który tę piłkę będzie się starał strzelić z autu. Sobczak, ale dobra interwencja Wisły. Płock jeszcze wybijają byle dalej od własnej bramki Enekosa Trustegi. Ależ to fenomenalnie zrobił teraz Kolej. Sapała tak bardzo na dużym ryzyku tę piłkę zagrywała, ale udało się to zrobić. Żunka. Zawieszona piłka w powietrzu, Enekosa Trustegi kontra Westermark, błąd Enekosa Trustegiego, ale szybko naprawiony przez obrońcę Wisły Kraków. Udało się tę piłkę odebrać, zgrać do Ratona, długie wznowienie, Sobczak, ale ten ruch, taki chyba niepotrzebny, Rodado. To raczej Rodado powinien do tej piłki wystartować, a nie Sobczak, przez co piłka już jest stracona. Teraz dobre zagranie i Enekosa Trustegi znowu ratuje Wisłę przed dobrym atakiem drużyny gospodarzy. I zdaje się, że ostatni akcent w tym spotkaniu będzie należał do gospodarzy. Już mamy po tym doliczonym czasie gry 98 minuta, ale arbiter na ten akcent nie pozwolił. 1 do 1, Wojciech Mejc zagwizdał po raz ostatni. Biała Gwiazda remisuje z Wisłą Płock. 1 do 1, bramki w tym spotkaniu zdobyli Gerbowski, a zawodnikiem, który uratował Białą Gwiazdę przed porażką, był Igor Sapała. Myślę, że tutaj spotkanie na remis, że tutaj zdecydowanie obie drużyny walczyły o te 3 punkty. Wisła Kraków miała tą lepszą końcówkę, bramkę zdobyła, no bo jednak ta bramka Wiśle Kraków się należała, ale patrząc z perspektywy całego spotkania, no to jedni i drudzy te swoje sytuacje mieli. Wisła Płock jedną wykorzystała dużo wcześniej, Wisła Kraków w końcówce. Dobre wejście na pewno Igora Sapały, no ale ten remis żadnej ze stron na pewno nie pomaga w walce o miejsce barażowe. No bo wygrywają też inne zespoły. Dzisiaj wygrała Odra Opole, więc ścisk w tabeli jest coraz większy i zobaczymy, kto zagra w barażach na sam koniec tego sezonu. Miejsc jest 4, no a tych chętnych troszeczkę więcej, więc kto w nich będzie, czas pokaże i oby to była Wisła Kraków, bo awans bezpośredni, no to raczej już Białej Gwieździe dawno, ale to dawno odjechał. Mamy remis po 2 porażkach drużyny Alberta Rudy w lidze z rzędu. Zobaczymy, czy te kolejne spotkania będą nieco bardziej pozytywne, czy ta drużyna pójdzie do góry, czy jednak po raz kolejny Wisła Kraków nie będzie w stanie tych spotkań wygrywać. Zanim kolejne mecze, to oczywiście program pomeczowy. Zapraszamy Was serdecznie od godziny 20:00. Ocenimy poszczególnych piłkarzy Wisły Kraków, porozmawiamy na temat tego spotkania, także zapraszamy serdecznie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli ta relacja Wam się podobała i subskrybujcie kanał Okiem Wiślaków, aby kolejnych takich relacji meczów Białej Gwiazdy na żywo nie ominąć. A za uwagę dziękuję. Tobiasz Pacholski. Maciej Skucha, kłaniam się nisko. Do zobaczenia już za pół godzinki.